Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z Panem Prezesem Januszem Korwin-Mikke, który, o ile mi wiadomo, nie gościł jeszcze w Żorach. I jest to wydarzenie, które no jest jakby takim przełomem, jeżeli chodzi o istnienie KNP, czyli Kongresu Nowej Prawicy na tym terenie, prawda? Istnieje już tutaj koło Kongresu Nowej Prawicy i w związku z odbywającą się, przepraszam, kampanią wyborczą do Europarlamentu, jakby nasiliły się te spotkania tutaj z ludnością, ponieważ uważamy, że promocja naszego programu no jest jakby taką naszą powinnością, prawda? I pan Janusz jest tutaj częstym naszym gościem na Śląsku. Również będzie tutaj startował w wyborach do Europarlamentu. Ja chciałem jeszcze króciutko powiedzieć o paru sprawach takich organizacyjnych. Mianowicie wśród Państwa będą krążyły takie listy z prośbą o poparcie naszego komitetu wyborczego w zbliżających się wyborach do Europarlamentu. Prośba jest taka, jeżeli ktoś z Państwa zechce nas wspierać, prawda, żeby w tych rubryczkach wszystko wpisywać wyraźnie, dlatego że jesteśmy na takim jakby cenzurowanym, jeżeli chodzi o władzę, prawda, więc każde jakieś tam skreślenia, poprawki i tak dalej, od razu Państwowa Komisja Wyborcza nam odrzuca. Więc tutaj taka wielka prośba, żeby jakby dołożyć takiej trochę staranności wypełniając coś takiego. Więc po spotkaniu oczywiście będzie możliwość tutaj zrobienia sobie zdjęcia z Panem Prezesem czy jakiejś krótkiej rozmowy, prawda? I jak również zachęcam do kupna książek napisanych przez Pana Prezesa. Będzie taka możliwość. Jest tam stolik z tymi pozycjami pojawi się, prawda? I zachęcam do kupna. Na pewno będzie też i możliwość uzyskania autografu Pana Prezesa. Jeszcze ostatnia sprawa. Jeżeli są tutaj osoby, zwłaszcza właśnie z tych miast ościennych, typu Rybnik, Wodzisław, może trochę dalej, Jastrzębie czy Mikołów, a byłyby chętne do nawiązania z nami współpracy, to proszę się kontaktować ze mną, ponieważ ja jestem koordynatorem całego tutaj tego oddziału Rybnik. I bardzo chętnie nawiążę z takimi osobami współpracę. Natomiast jeżeli chodzi o same Żory, jest tutaj kolega Marcin, który jakby bezpośrednio tutaj już zajmuje się miastem Żory, no i koordynuje tutaj tą pracę koła w Żorach. Tyle ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o sprawy takie organizacyjne. Teraz oddaję głos panu prezesowi Januszowi Korwin-Mikke. Dziękuję bardzo. Ja chyba zejdę stąd, bo światło tak bije po oczach, że w ogóle nic nie widzę, na to, co będę stało, to będzie lepiej. Proszę Państwa, jesteście Państwo na spotkaniu z przedstawicielem prawicy. To jest rzadko spotykana okazja. W Europie praktycznie prawica nie istnieje. Mamy tam
Ligę Północną we Włoszech, powstała teraz Akcja dla Demokracji w Niemczech, dopiero nowo powstała partia we Francji, może tam część Frontu Narodowego. Na Łotwie jest jedna partia, partia w Polsce, jest Kongres Nowej Prawicy, jest jeszcze Unia Polityki Realnej, jeszcze podobno gdzieś tam występuje. Europy prawicy nie ma. Jeżeli my teraz przekraczamy tam 5% w sondażach, to w ogóle jesteśmy sami szczęśliwi. A do tego doliczyć właśnie tam UPR, część narodowców prawicowych nastawionych, część centrum prawicy pana Gowina, no to w sumie razem, jak dojdziemy do 10%, to jest to bardzo dużo. Natomiast w Ameryce prawica to jest około 30%. To jest połowa republikanów mniej więcej, to jest partia konstytucji, to jest część libertarian. W sumie razem to są ludzie, którzy nawet jak się trafi taki przywódca typu Reagan, to potrafią wygrać wybory. Także proszę Państwa, dlaczego w Ameryce jest ich więcej niż w Europie? Bardzo prosto. Na całym świecie ludzi myślących normalnie jest około 20%, z czego z Europy połowa wyjechała do Ameryki. No i właśnie dlatego tam jest 30, a u nas 10. Taka jest prawda. W Europie wszystkie partie to jest albo socjaliści pobożni zwani chadekami, albo socjaliści bezbożni zwani tam socjaldemokratami. Także partie prawicy nie istnieją, dopiero teraz się zaczynają odradzać. Pan Guido Verhofstadt powiedział, że w całej Europie powstają ruchy prawicowe, które chcą zniszczyć 60 lat dorobku wspólnotowego. I od razu mówię, tak, chcemy zniszczyć 60 lat dorobku wspólnotowego. Chcemy wydawać w smole i w pierzu tych ludzi, którzy doprowadzili Europę do tego stanu, w jakim jest ona obecnie, o czym za chwilę będę mówił. Otóż proszę Państwa, lat temu 100, czy 150, my, biali ludzie, rządziliśmy światem. My, Europejczycy, odkryliśmy Amerykę, podbiliśmy Afrykę, większą część Azji, Australię, Nową Zelandię i tak dalej. My rządziliśmy światem. Więc mam taką prośbę, jeśli ktoś ma wolne miejsce z tej strony, proszę się przesunąć, bo ludzie wchodzący już będą szukające miejsca, potem będą wchodzili. Proszę się przesunąć w tę stronę, to ma wolne miejsce. Przesunąć się tak, bliżej tam, poproszę. Akurat się przesunąć, ci ma z kimś zajęty. No prosimy, tak. Tych z brzegu, zwłaszcza, żeby się przesunąć, bo wchodzący potem nie mają gdzie ujść. Bardzo dziękuję. Już wystarczy, nic więcej ludzi nie przyjdzie. Dziękuję bardzo. O, świetnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my rządziliśmy światem, dlatego, bo nasza sytuacja była najlepsza. Skąd wiemy, że była najlepsza? Bo rządziliśmy światem. Były różne cywilizacje na świecie, jedne umierały, inne się rozwijały. Nasza rozwinęła się wspaniale i opanowała cały świat. Jest tak jak z organizmami. Jak organizm ma dobre geny, to się rozwija. Jak ma złe geny, to ginie. Jak ma średnie, no to tam sobie jakoś żyje. Proszę Państwa, tymi genami cywilizacji są jej zasady. Zasady naszej cywilizacji, oczywiście najlepsze, rozwijały się długo, to jest taki proces, jak się ewolucja organizmu, poszczególne geny się dobierają, a się dobierają nasze zasady, cywilizacji jeszcze babilońskiej, egipskiej, żydowskiej, greckiej, rzymskiej, germańskiej, różnej takich cywilizacji się dobierały i powstała ta mieszanka, która okazała się być najlepszą na świecie. Proszę Państwa, kiedy wszystko już było świetnie i rządziliśmy światem, pojawili się ludzie, którzy zaczęli tłumaczyć, że to wszystko jest do chrzanu, że cała ta sytuacja jest złą cywilizacją i wszystko trzeba wrócić do góry nogami. Tacy lewicowi intelektualiści, wieści ze wszystkiego niezadowoleni, zaczęli nam tłumaczyć, że trzeba wprowadzić taką demokrację, bo się nikt ich poważnie nie traktował. Nikt normalny nie traktował poważnie ustroju, w którym dwóch medialistów pod budki z piwem może dyktować profesorowi uniwersytetu, w jakim wieku ma posłuchać sobie dziecko do szkoły, co w tej chwili na przykład mamy, prawda, na porządku dziennym. No, nikt poważnie nie traktował demokracji poważnie. Przykład Aten, które padły koszmarnie przy pierwszej Rzeczypospolitej Polskiej,
pokazują, jakie koszmarne skutki niesie za sobą tak kretyński ustrój. Tym niemniej oni podechtywali ludzi, no co to jest, prawda, i oni decydują, a ty nie będziesz mógł decydować, prawda. Zwróć Państwo uwagę, że w demokracji decyduje większość, a głupich jest zdecydowanie więcej niż mądrych. Więc jeżeli wprowadzimy demokrację, to oczywiście musi panować głupota. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Tak naprawdę człowieka o umyśle tryglodyty, żeby chcieć prowadzić demokrację. Zdajcie sobie sprawę, że w Polsce 70% ludzi nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów według badań. Zdanie za trudne. Tym niemniej oni głosują. Nie mogą wybierać prezydenta, decydować o Anschlussie do Wspólnoty Europejskiej, prawda? Oczywiście są cwaniacy, którzy tym dyrygują. Jak powiedział kiedyś Arystoteles, demokracja są to rządy osłów prowadzone przez hieny. I dokładnie właśnie się to sprawdza w tej chwili. Mamy rządy osłów prowadzone przez hieny, które pożerają wszystko, co tylko wytworzymy, robiąc ze wszystkiego. Otóż, proszę Państwa, ta cywilizacja miała pewne zasady, ja będę o nich mówił. Otóż wyliczę kilkanaście, może trochę więcej tych zasad. Zacznę od najważniejszej. Taka zasada, nie, może nie zamykać, bo ludzie będą wchodzili. Taka najważniejsza zasada to chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa naszej cywilizacji. Sprawa Łupiana, prawda, sprawa rzymskiego, podstawa prawa rzymskiego, volenti non fitim iuria. Ona oznacza, że jeżeli widzę klatkę z lwami i chcę wejść do środka i właściciel lwów mi na to pozwala, to mam prawo tam wejść. Ja jestem dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Jak chcę sobie wejść do klatki, to jeżeli mnie zjedzą, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeszcze problem nowo przybyłych, żeby się przysunęli trochę do środka, bo ludzie wchodzą i wszystko do środka, bardzo proszę. Kto tam może się przesunąć, bo... I proszę Państwa, jeżeli odrzucimy tę zasadę, znaczy odrzucono w tej chwili tę zasadę, na jej miejsce jest zasada państwa opiekuńczego. Czyli istnieje opiekun, jak ja chcę wejść do tych klatki z nami, to nie chcę za kołnierz i dla mojego dobra mi nie pozwala. To są dwie zupełnie różne koncepcje człowieka. Według pierwszej człowiek jest tylko wolno i odpowiedzialną, według drugiej człowiek jest tylko bydlęciem głupim, za które odpowiada jego opiekun. No, jeżeli na przykład mam krowę, to ja mogę tę krowę przywieźć postronkiem, żeby głupie bydle nie wlazło mi na szosę, prawda, no bo zginie, zbuduje katastrofę i tak dalej. I dokładnie tak samo traktuje się człowieka. Burzę się samochodem, jadąc własnym samochodem, zapina się pasem. Prawda? Tak myślę, jak głupie bydle, prawda? Jak niewolnika, właściwie niewolnika, mam prawo się niewolnikowi, niewolniku, ja za ciebie zapłaciłem i każę ci jechać w zapięty samochód. Prawda? Mogę powiedzieć, małemu dziecku mogę to powiedzieć, prawda? Kochanie, ja twój ojciec, każę ci zapiąć samochód. Prawda? Ja mogę, jak wczoraj krowę, sam konia, to nie będę się w ogóle pytał, tylko zapinam go pasem, prawda, żeby się bydle sobie nie połamało. Prawda? Ale żeby dorosłemu człowiekowi można było kazać się w samochodzie zapiąć pasem dla jego dobra, jak się tego człowieka traktuje? Jak my się w ogóle godzimy, że można sobie tego... Nie było takiego durnego tyrana w historii. No, demokracja to jest tyrania większości, prawda? Więc musi być durna. Większość jest na pewno bardziej głupia od każdego tyrana, bo żeby zostać tyranem czy królem, trzeba mieć jakieś kwalifikacje intelektualne, żeby zdobyć władzę. Natomiast 7% ludzi nie ma żadnej kwalifikacji, oni rządzą. To jest dyktatura durniów kompletnych, prawda? Nie było w historii takiego tyrana, który by kazał rycerzom się przypinać paskami do konia. A wiesz, mógł spaść i zabić, nie? Nie było w historii takiego upodlenia człowieka. Jak mówił Majakowski, jednostka niczym, jednostka zerem. Dzisiaj w ogóle nie dba o moją wolę, tylko każe mi się napinać pasem, koniec. To jest drobiazg oczywiście, ale niesłychanie charakterystyczny. Idę profesor do apteki i chcę kupić lekarstwo. Bo mi się skończyło. Nie mogę. Muszę mieć receptę. Czyli jak się nie traktuje? Jak małe dziecko, które wejdzie do apteki, kupi sobie pół półki lekarstw, prawda, zeżre i zdechnie. Ja
to jest możliwe, że ludzie się godzą, że ich traktowano jak debilów. Ludzie się godzą. Taki upadek cywilizacji, że się to godzą. Jak patrzę sobie, poczytacie sobie książki tam Agaty Christie, czy Conan Doyle, czy jakieś inne kryminały, to państwo tam w 10. książce czytają, taka intryga jest, że pani wchodzi do apteki, prosi o pół kilo arseniku, bo chce wytruć szczury, prawda? Bierze ten arszenik, siostrzenie, czy ktoś tam, nie wiadomo kto kradnie ten arszenik, kto mu sabotuje. To jest treść tej książki, ale co jest istotne, lat temu niecałe jeszcze 100. Kobieta mogła pójść do apteki i kupić pół kilo arszeniku bez recepty. Traktowano wtedy człowieka jak istotę wolną i odpowiedzialną. To była sfera europejska. Ludzie wtedy byli Europejczykami. Prawda? Dzisiaj w Unii Europejskiej to jest taka jak bydlę głupia, prawda? Jak małe dziecko, jak państwo chcecie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. I nie wolno kupić. Czyli był sfera wolną i odpowiedzialną. Wolny odpowiedzialną, prawda? Wolny kupił ten arszenik i odpowiedzialny, jak kogoś otruł, to go nie szanuje. Ludzie odpowiedzialni. Jeżeli na przykład niecałe 100 lat temu niejaki Eliusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narutowicza, no to jak człowiek wolny go zamordował, prawda? Jako człowiek odpowiedzialny po niecałym miesiącu został rozstrzelany. A teraz na inną sytuację. Mamy urwisko, kupa kamieni nad urwiskiem, w dole są ludzie. Bo to i dzieciak mówi, a fajnie, rzucę te trochę tych kamieni, zobaczymy, może kogoś zabija. No, spychamy te kamienie, kilka osób zabija. Czy my to dziecko rozstrzeliwujemy? Czy my je wieszamy? No nie, bo kupię dziecko. Czy jeżeli człowiek wejdzie pod wóz, taki drabniasty, stary, z obręczami, coś tam naprawi skobę, pociągnie wóz, zabije człowieka. Czy my tego konia wieszamy? No nie, bo głupie bydle. Jeżeli pan Andrzej Bryk zamordował 77 osób, to czy został potraktowany jak człowiek, czy jak głupie bydle, czy jak małe dziecko? Został potraktowany jak głupie bydle. Zresztą pan Breivik sam uważa się traktowany jak głupie bydle. Mianowicie zażądał PlayStation 4, bo jak on ma w więzieniu tylko PlayStation 3, to jest traktowany jak zwierzę. Rozumiem, że jakbyś miał PlayStation 4, to jest traktowany jak małe dziecko. Ludzie traktowani jak małe dzieci zaczynają zachowywać się jak małe dzieci. Na przykład małe dziecko mówi daj cukierka, prawda? Ono nie musi zapracować. Mówi daj cukierka. Mi się należy. I ludzie uważają, że im się należy. A czytałem wspomnienia, wywiad z trenerem naszego skoczka, pana Stocha. No i on mówi, że jego uczył ojciec, że należy to się psu, to się psu miska. A człowiek musi na to zapracować. Ma dziecko, czy się nie musi. Ale większość ludzi posłuchaj, że należy, zasiłek się im należy. Prawda? Dla bezrobotnych należy im się to i tamto. To jest postawa małego dziecka. Otóż według zasad europejskich oczywiście nikomu się nic nie należało. Mężczyzna nie mógł przyjąć żadnych pieniędzy za darmo. Człowiek, który przyjął za darmo pieniądze, wypadał z gry. Był już tylko menerem, za którego decydowano. Nie miał głosu w wyborach. Głos w wyborach mieli tylko ludzie, którzy płacą podatki, a nie ci, którzy biorą zasiłki. Nawet w demokracji, prawda, nie było takiej głupoty, żeby człowiek, który bierze zasiłek, mógł głosować. Wiadomo, że ludzie głosował za tym, żeby zasiłki jak najwyższe, prawda? Więc jak można dopuścić, żeby ludzie biorący zasiłki socjalne mieli prawo głosu? To jest jakiś kompletny absurd. Sama demokracja jest absurdem, ale już to takie coś, to już się w ogóle w głowie nie mieści. Dzisiaj to zwłaszcza się za normalne. Urzędnicy państwowi mają prawo głosu. To było kiedyś, ja to pomyślałem, żeby urzędnik państwowy mógł głosować. Bo się głosował za tym, żeby premier pozwolił kraść. Nie, no jak można dopuścić, że urzędnik sobie głosował? Tego nigdy nie było. To jest miarą ogłupienia kompletnego społeczeństwa. Wracając do tych zasad,
dawniej według zasad europejskiej, w ogóle według zasad europejskiej i unijne. One się rozdziały w 100 lat, jeszcze Unii tutaj nie było, nikt o Unii nie myślał. Ale ponieważ w tej chwili te zasady obowiązują w Unii, przypominam, że od 1 grudnia 2009, czyli od prawie 5 lat, na Czerwona Hołota z Brukseli rządzi formalnie, odkąd zdrajca Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, od tej chwili powstała Unia Europejska od 1909, prawda, i oni to są formalnie. Będę nazywał to zasady unijne, w odróżnieniu od europejskich. Przypominam jeszcze raz, zasady unijne są dokładnie odwrotne od europejskich. Jeżeli w Europie coś było dobre, to w Unii jest to złe i odwrotne. Na przykład, według zasad europejskich, dziecko należało do rodziców. Dzisiaj już Państwo nie macie dzieci. Jeżeli Wam się wydaje, że macie dzieci, to się głęboko mylicie. Spróbujcie dać dziecku klapsa, a się przekonacie, że za naruszenie tyłka własności państwowej będziecie siedzieć. Dziecko nie jest wasze, jest państwowe. Państwo w każdej chwili można dziecko odebrać i dać innej rodzinie, bo dziecko jest za chude, bo jest za tłuste, bo w domu nie ma telewizora, bo w domu jest za biednie, bo użycie dzieci niewłaściwych rzeczy. We Szwecji na przykład, jak się dwa razy nie pójdzie dziecko na przegląd zębów do dentysty, odbierają dziecko tak do domu dziecka z automatu. Bo dziecko należy do państwa, państwo może zrobić nic, co chce. Jesteście tylko niewolnikami. Jeżeli ja mam sukę ma szczeniaki. Kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Suka czy jej właściciel? I właściciel, prawda? Kochane pieseczki, a jak wam się urodzi dziecko, to kto decyduje, czy kiedy je szczepić, czy czym? Czy wy, czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie macie już dzieci, nie macie nic do gadania. Jesteście tylko niewolnikami. Tylko niewolnikami. Macie nic do gadania. Jeżeli moja suka ma dzieci, czyli szczeniaki, zacisem, to, proszę Państwa, ja decyduję, jak je dresować. Prawda? Czy na ostre psy, czy na łagodne psy, nie? Kto decyduje o tym, jak uczy wasze dzieci? Wasz właściciel. Nawet jak macie dziecko posyłacie do szkoły prywatnej, to program tej szkoły też zatwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie macie nic do gadania. Jesteście tylko głupimi bydlętami, które mają rodzić dzieci dla swojego pana. Oczywiście ludzie przestają rodzić dzieci. Ilu dzieci spada drastycznie. Po co rodzić dzieci swojemu panu? Dawniej ludzie mieli dzieci. Po co? Po to, żeby na starość ktoś się utrzymał. Więc ludzie by chcieli mieć dużo dzieci, bo więcej dzieci, tym łatwiej tym dzieciom utrzymać rodziców na starość, prawda? Dzielą się tymi kosztami. Po drugie, dzieci traktowano dobrze, no bo na starość te dzieci mogłyby się odgryźć rodzicom, prawda? Po trzecie, starał się dobrze wychować, no bo słuchaj, dziecko jak potem one pójdzie do więzienia, prawda, albo gdzieś tam będzie musiało uciekać, albo skończył w rynsztoku, po co takie dziecko. I po czwarte, rodzice starali się dać dzieciom dobre wykształcenie, dobry fach w rękę, no bo im lepiej wykształcone dziecko, tym łatwiej, tym bogaciej będzie na starość, prawda, i rodzicom. W swoim niewolniczym dziecko nie będzie utrzymywało rodziców. Dziecko utrzymuje swojego pana, sobie na swojego pana. A niewolnika utrzymuje pan. Więc wy na starość będziecie mieli emerytury. Jak koń, prawda, u operatorów, prawda, na starość miał emerytury. Na służbę. Nie musicie mieć dzieci. W wyniku tego dzieci się nie rodzą. Po co mi dziecko na starość będzie emerytura? A poza tym nie mam pieniędzy na dzieci, bo muszę płacić składkę emerytalną. W wyniku tych trzech czynników składka emerytalna, pewność emerytury oraz to, że to nie są moje dzieci, ludzie po prostu przestali mieć dzieci. Wymieramy. Zdajmy sobie z tego sprawę. W Rosji na jedną kobietę wypada 1,8 dziecka, czyli praktycznie co jedno pokolenie liczba Rosjan będzie malała dwukrotnie. W Polsce troszkę lepiej, 1,2, więc co 4 pokolenia będzie malało trzykrotnie. Takie proporcje.
umieramy. Ustrój niewolniczy niestety jest zgubą dla świata. Ludzie wolni panowali świat. Niewolnicy giną. Ustroje niewolnicze wszystkie padły i obecny ustrój niewolniczy też padnie. Trochę dziwny ustrój niewolniczy, bo raz na 4 lata można sobie wybrać pana. Jak sobie państwo wybierzecie pana Palikota, to nie będzie w szkole religii, a jak się wybierze pana Kaczyńskiego, to będą dzieły się niedzielnie religii. No nieważne, ale co jest istotne, że to nie rodzice o tym decydują, tylko właściciel niewolników. Rodzice o tym nie decydują w ogóle. I to, czego my chcemy, to jest normalności. Prawda? Dla nas na przykład takie spory, jest teraz spór, czy dzieci mają chodzić do szkoły w lat 6 czy 7. Te wszystkie partie lewicowe się kłócą o to. My po prostu nie rozumiemy, o co chodzi. Myśl prawicy, dzieci lecą do rodziców i dzieci chodzą do szkoły w takim wieku, albo nie chodzą, w takim wieku, jak się życzą do jego rodzica. Nie istnieje w państwie prawicowym Ministerstwo Oświaty ani Edukacji Narodowej, czegoś takiego w swoim przymusie nie ma. My zakładamy, że rodzice mają interes w tym, żeby dzieci miały możliwie najlepsze wykształcenie. I rodzice o tym decydują, nie ma. Kopernik się urodził, jak nie mówię z Edukacji Narodowej, ale jak to jest Kłodzka także. Ja wiem, że dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej mamy noblistę Wałęsę, prawda? Ale nie jestem pewien, czy jest to wybitne osiągnięcie naszego systemu edukacyjnego. Ale proszę Państwa, to jest za tej różnicy. Jak ja miałem tam kilka lat, rządzili straszni komuniści, ja jeszcze to przesunięcie się w tę stronę maksymalnie, ktoś siedzi, żeby przychodzący mogli się zmieścić jakoś. Otóż, proszę Państwa, jak ja miałem kilka lat, to rządzili straszni komuniści. Wam się tam straszy, że do PRL-u było strasznie. Do PRL-u po 56 roku nie było strasznie, to się beznadziejny socjalistyczny ustrój. Było szaro, prawda, nie było rozwoju, ale tak jak w każdym kraju socjalistycznym było marnie. Natomiast do 55 roku ludzi mordowano. Mordowano, próbowano budować komunizm, była to po prostu kolonia sowiecka. I proszę Państwa, ale w tym czasie ci komuniści, którzy rządzili, byli jednak ludźmi przedwojennymi. To byli jednak ci straszliwi komuniści. Gierut, prawda? I inni to byli wszystko ludzie przedwojenni. To byli jednak Europejczycy, zdegenerowani, ale Europejczycy. I proszę Państwa, jeżeli wtedy na przykład stało się nieszczęście, dziecko jest, sobie otworzy okno, matka zajęta w kuchni, otworzy okno, wypadło, zabije się, to wszyscy współczuli tej matce, zwłaszcza matce, bo to ona rodzicom teraz współczuła. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. Zdajcie sprawę z całkowitej zmiany postawy. Żyjemy w innej, odwrotnej cywilizacji. Wtedy była to cywilizacja europejska, obecnie jest cywilizacja unijna. Odwrotna od tamtej. Bo gdy tamta była najlepsza, to jest najgorsza, najpodlejsza cywilizacja, jaką sobie można wyobrazić. Dzisiaj każdy człowiek. Ja powiem, jest już rok 70. Bo taka fala lewicowości, o której jeszcze będę potem mówił, trafiła prawdopodobnie do Polski. Wtedy pod wpływem tej cywilizacji próbowano odebrać kobietom prawo wyboru, naturalne prawo kobiety, prawo wyboru. Kobieta, jak jest zostaje zgwałcona, to ona ma prawo decydować, czy ścigać tego gwałciciela, czy nie. Ona może nawet chcieć tego nie poruszać, zapomnieć, nie chce o tym wiedzieć, prawda? Nie chce, żeby się już dowiedzieli. Kobieta może na przykład się szantażować gwałciciela, powiedzieć, że jak mi zapłaci za 100 tysięcy, czy ile, to idzie do prokuratury. Ona może liczyć na to, że rząd jest nieożeniony, częste partii się zadają. Dziś, no częste partii już opowiem, naprawdę. Dziś, proszę Państwa, znaczy i wtedy zaczęła się dyskusja w prasie, nawet ja, mimo że byłem parokrotnie więzionym opozycjonistą, napisałem ten temat artykuł, wiele ludzi zabrało głos w tej sprawie i zwyciężyła oczywiście rozsądna opcja, że kobiecie trzeba to prawo wyboru zostawić. Za dzisiaj, pół roku temu, Sejm
przy jednym głosie wstrzymujący uchwalił ustawę, że ściganie gwałtu jest ochronienia publicznego. Kobieta nie ma nic do gadania. Nie ma nic do gadania. Odebrano kobietom to prawo, no bo w ustroju niewolniczym to właśnie niewolników decyduje o tym, czy nie, właśnie niewolnicy decyduje o tym, czy ścigać gwałt na jego niewolnicy, czy nie. Kobieta nie ma nic do gadania. I co najdziwaczniejsze, ogromna większość ludzi, w tym kobiet, jest przekonana, że są dla nich dobre. Ludzie są przekonani, że na przykład ja się muszę ubezpieczyć emerytalnie na przykład, dla mojego dobra. Przecież każdy normalny człowiek mówi, jak to, to po co przymus? Jak jest przymus, znaczy to nie jest dla mojego dobra, gdyby dla mojego dobra, to sam się ubezpieczył. Jeżeli jest przymus, to znaczy, że to nie dla mojego dobra. I wmówiono ludziom, że to dla dobra kobiety, ona nie ma nic do gadania w tej sprawie. Jest to nieprawdopodobne ogłupienie. Ta mentalność niewolnicza stała się powszechna. Powtarzam, tylko jeden poseł się wstrzymał głos. Nikt nie wystąpił w obronie kobiet. Nikt. Oczywiście również posłanki kobiety też nie wystąpiły w tej sprawie. To jest niesłychanie charakterystyczne. Bo ustalam, w Europie mentalność lewicowa jest powszechna. Powszechna. Proszę Państwa, według wartości europejskich mężczyznę się kształci po to, żeby był agresywny. Od dziecka się, proszę Państwa, uczy, że chłopak ma się bić. Chłopakowi się kupuje pistolecik, kupuje się szabelkę, mieczyk, prawda? Poznam się bić. Jak się bije, to jest dobre. No. Według wartości unijnych agresję trzeba w chłopcach tępić. Zresztą jest zrozumiałe. Niewolnik, nie być agresywny, może się zbuntować. Niewolnika trzeba kształcić na posłuszne, tępe bydle. I tak się właśnie kształci dzisiejszych młodych ludzi. Na posłuszne, tępe bydle. No. Proszę Państwa, oczywiście nie mogą mieć broni. W sensie niewolniczym, niewolnikowi nie wolno mieć broni. Nie daje się broni do ręki ludziom. Typowy rozwódca niewolniczego. Proszę Państwa, stosuje się jeszcze inne śmieszne triki, żeby mężczyźni nie byli agresywni. Gdyby mężczyźni mieli odrobinę jaj, to by ten potworny ustrój dawno walił. Ale nie mają jaj. Pani Rin śpiewała, prawda, ci się mężczyźni prawdziwi tacy. My się pogodzili ze statusem niewolników. Ostatnim trikiem stosowanym powszechnie jest koedukacja. Koedukacja jest absurdem kompletnym. Wyniki szkół koedukacyjnych są znacznie gorsze niż szkół dysedukacyjnych. Do obu płci. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że z kim przestajesz, jakim się stajesz. I chłopcy chowani razem z dziewczętami przestają być agresywni. Po to, żeby się robił edukację. Zresztą poziom nauczania naszych władców nie interesuje. I wolnik może być durny kompletnie. Ba, specjalnie się ludzi ogłupia. Na przykład tworzywane szkoły klasy integracyjne, gdzie w klasie oprócz normalnych dzieci jest jeden debil, dwóch kretynów, prawda, i jeden imbecyl. I co więcej, uczniom się mówi, że trzeba z szacunkiem słuchać tego, co oni mówią. Oni też mają swoją prawdę do powiedzenia. Nie można im pogardzać, nie można im wyśmiewać. Jak ma wyrosnąć normalny człowiek z dziecka, któremu każe się słowa kretyna traktować poważnie? Jak ma z nich wyrosnąć normalnie ludzie? Jak można traktować głupotę na równi z mądrością? To jest po to, żeby ogłupić dzieci, żeby ogłupić ludzi. Specjalnie i celowo. Bo teraz poziom wiedzy spada potwornie. Pamiętam jeszcze za komuny profesor Andrzej Kajtan Zrubecki, jego piekło pochłonie, powiedział, musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom wykształcenia. Obniżono, ten program jest do dzisiaj rozwany. A zdaję sobie sprawę, na przykład ja miałem wykład w restauracji. Która restauracja będzie podstawą tutaj mniej więcej. I proszę Państwa,
I przyszła mowa o tej głupocie kompletnej, kompletnej, jak jest tam, globalne ocieplenie powodowane przez człowieka, globalne ocieplenie, co istnieje, tylko nie jest powodowane przez człowieka oczywiście. I co do dyskusji nad tym, to proszę sobie wyobrazić, że facet się sprzeciwił, powiedział, że jak się lód wystaje na wodę, jak pływa, nie? Że jak się lód roztopi, to oczywiście poziom wody się podniesie. I proszę Państwa, połowa sali powiedziała, że on ma rację. Na szczęście było to w knajpie, więc poprosiłem o szklankę wody, poprosiłem kostkę lodu, rzuciło się, dopełniło się ciepłą wodą tam na full, prawda? I czekaliśmy z napięciem, czy się wyleje ta woda, ona się nie wylała oczywiście, ale za moich czasów się jednak prawa Archimedesa kurczę uczyło w szkole podstawowej. A dzisiaj połowa ludzi, którzy mieli przecież matury albo coś takiego, połowa ludzi wierzyła w to, że poziom wody się podniesie. Tak, no niewolnik ma uwierzyć w globalne ocieplenie. Przecież tylko dury może uwierzyć w to, że człowiek powoduje globalne ocieplenie. Wiemy dokładnie, że Irlandia była zielonym lądem, że to już kiedyś było, prawda? Że to jest cykliczny proces. Prawda? Wiemy, że jak się temperatura podniesie, jest na straszną o 1-2 stopnie. To profesor, lody Arktyki, które się roztopią, zaleje nas, prawda? Lody Antarktydy podgrzane z minus 40 na minus 38, to się na pewno roztopią, prawda? Zaleje nas. Tak. Ale jak 1200 lat temu było globalne ocieplenie, nas nie zalało. Więc to jest kompletna bzdura. No, ale niewolnik ma w to wierzyć. Niewolnika się papuje w głowę telewizję, prawda? Niewolnik widzi, że mój facet tłumaczy, że tutaj się podniesie się temperatura, ja nie chcę nas martwić. Ale jak się podniesie temperatura o 2 stopnie, to będzie taka temperatura w Zolacie, jak w Budapeszcie. No. Także się zasobić od lat, to będzie tylko temperatura, bo zacznie spadać. Zacznie się globalne oziębienie, i kolor będą walczyć globalne oziębienie. No. I będzie taka jak w Budapeszcie i zaczną tutaj rosnąć, ja wiem co, może i cyprysy, cholera wie. Trzeba będzie kapsować cyprysy. Także, proszę Państwa, niewolników to się wymaga. Jankiewiczowi się zdarzyło, Państwowi Jankiewiczowi, że miał wykład tam parę tygodni temu dla studentów i powiedział, że zgodnie z prawdą, że pakt NATO jest, prawda, działa wtedy, kiedy zostanie zaatakowane jakieś państwo NATO na północ od Nikaragua. Natomiast Ukraina nie leży na Morzu Śródziemnym i nie należy do NATO, więc zaatakowanie Ukrainy nie uruchamia paktu NATO, co wie każdy, kto przeczytał ten pakt. Otóż, a ludzie to nie czytają. Otóż, proszę Państwa, w tym momencie Mikasiewicz poszedł po sali, zobaczył, coś nie jest w porządku, zadał pytanie, żeby coś okazało. Nikt na sali, ani jeden student nie wiedział, co to jest zwrotnik raka, ani nawet co to w ogóle jest zwrotnik. To kompletne ogłupienie. Niewolnik ma być głupi. Po to się pod przymusem posyła do reżimowych szkół, żeby ludzi ogłupić. Nie miejmy żadnych złudzeń. Nie po to, żeby byli mądrzy, tylko po to, żeby byli głupi. Dlatego właśnie jest przymus. Ostatnią sztuczką po to, żeby ludzie nie obalili tego reżimu, bardzo skuteczną, wymyślił on jeszcze 200 lat przed naszą erą tyran Dionizy, tyran Syraków, który swojemu przyjacielowi powiedział w chwili szczerości: ja wiem, że jestem złym tyranem, ale ja mam swój sposób. Dałem polecenie, że każdy młody człowiek musi codziennie iść do łaźni z dziewczyną. No jak już się tego wyżyje, to już nie ma ani siły, ani głowy na obalanie reżimu. Więc się próbuje seks wśród niewolników, niech się niewolnicy zajmą seksem i już nie myślą o polityce obalania reżimu. Te wszystkie triki są po to, żeby ten potworny ustrój dalej mógł istnieć i ta stopa mogła gnieść twarz człowieka, prawda, i upodlać człowieka bez żadnych ograniczeń. Proszę Państwa,
Mamy uczonych w szkole, że ustrój niewolniczy jest niewydajny gospodarczo. I rzeczywiście. Ale może ważniejsze jest, że to są padek moralny. Ten młody człowiek, jego uczono nie tylko, że ma być agresywny, ale uczono mu, że on ma w razie czego zaryzykować swoim życiem w obronie kobiety, w obronie dziecka, w obronie ojczyzny, wiary, prawdy, honoru, prawda? Ludzie się pojedynkowali w sprawie honoru, ludzie w arystokracji były pojedynki na szpady czy na pistolety. Wśród prostego ludu się prostowaliło pięścią w mordę, prawda, wadko obrazy, ale ci ludzie mieli honor. Dzisiaj honor. Niewolnik nie ma honoru. Słowo honor dzisiaj praktycznie nie znamy. Poza kibicami sportowymi oczywiście. Niektórym. Słowo honor nie istnieje w tym ludzie. Masz powiem, czytałem pamiętniki Wilhelma Apollinera, taki poeta francuski, Apollinera, też pseudonim. Apolliner, i on wspomina, on był synem takiej malarki Zuzanny Valadon. No i pani Valadon, jak to w świecie cyganerii przystało, prowadziła się tak, no, delikatnie mówiąc, mało konwencjonalnie. No i któregoś dnia wraca Apolliner do domu, no i właśnie mówi matce nieśmiało, że koledzy, prosimy, to są jeszcze mi zastrzeżone, bardzo prosimy, i że koledzy się z niej, prawda, tutaj tam przytyki robią. Na co zrobiła pani Valadon, dała mu w pysk. Jak to mówi? To ty się na nich nie rzuciłeś z pięściami? Miał obowiązek, mężczyzna był obowiązek w obronie honoru matki i tak dalej, rzucić się z pięściami na podstawce. Jego obowiązek. Dziś młodych ludzi mówi, że mają podejmować dialog. Podejmować dialog, prowadzić negocjacje. Prawda? To jest coś strasznego, co zrobiono. Po to, żeby właśnie młodzi ludzie nie byli agresywni. Otóż efekt tego jest straszny. Mówi się ludziom, że coś strasznego, co jest całkowicie sprzeczne. Są zasadą, że człowiek był gotów oddać życie, czy ryzykować swoim życiem w obronie imponderabiliów, czyli tych zasad cywilizacyjnych. No? Mówi się, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Słuchajcie, ja słyszałem nawet księży mówiący, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak byłem, miałem kilkanaście lat, księża mówili, że Bóg jest najwyższą wartością. Wiara, prawda, ale że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Coś nieprawdopodobnego. Jak można coś takiego powiedzieć? Taka zasada nie może istnieć. Tam przyjdzie dworny człowiek, chwyci jakiegoś dzieciaka, przyłoży nóż do galopu i dawajcie $1 miliard. No i trzeba mu dać, no bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jest więcej warte niż mówi $1 miliard. No. Jak może istnieć cywilizacja, która otwarcie mówi, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Przecież ci Arabowie to ryją w nas ze śmiechu. Pogardzają nam. Śmieją się, jak może być cywilizacja, która nie potrafi powiesić nawet mordercy? Co to za cywilizacja? Śmiech na sali. Oni, dlaczego są gotowi sobie życiem zaryzykować? Dla wiary, dla narodu, dla czegoś takiego? My nie. Jak jest dwóch facetów, z których jeden jest gotów zaryzykować, a drugi nie, który wygra? Ten, który jest gotów zaryzykować, prawda? Tamten mu ustąpi, bo musi. Bo pijatyka powoduje ryzyko śmierci, więc musi mu ustąpić. Jak możemy przetrwać, jeżeli będziemy młodym ludziom mówili, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Wełna, bawełna, byle była cicha pełna, tak? Skutki tego morale są potworne. Ja Państwu powiem kilka bardziej humorystycznych, a kilka poważnych. Otóż taki bardziej humorystyczny to 2,5 roku temu Rada Szkolnictwa Anglii i Walii ogłosiła, że nie wolno w szkołach komportować pocztówek z Matką Boską, Ciotkiem Jezus, ponieważ może to urażać uczucia muzułmanów. To jest zrozumiałe. Tylko pytanie, dlaczego można było urażać uczucia Żydów przez 2000 lat, a muzułmanów nie można. Dlaczego? Bo Żydzi nie poczynają gardę. Natomiast muzułmanin, jak zobaczy taką pocztówkę, to może się wściec. Może wyciąć nóż i komu podeszczać gardło,
A więc, ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie można ryzykować i trzeba zakazać produkcji tego typu pocztówek, które mogą spowodować możliwe zagrożenie. Trzeba ustąpić tym muzułmanom. Proszę Państwa, jest to oczywiście niesłychanie tchórzliwe, podłe, prawda, że my się we własnym kraju boimy jakichś muzułman. Ale proszę Państwa, prawo jest humorystyczne, bo po dwóch dniach zabrał głos wielki imam Anglii i świadczył, że on nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ przełożył to na język najazdy. Gdybyście tak ubiegały, umiały czytać, pisać i przeczytały Koran, jedyną książkę, zresztą którą warto czytać zdanie muzułmanów, gdybyście przeczytały Koran, to byście wiedziały, że według muzułmanów Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Maryja, czyli arabsko Miriam, jako matka wielkiego proroka jest czczona w mahometanizmie i nie ma najmniejszego powodu, dla którego te pocztówki miałyby urażać uczucia muzułmanów. Żydów tak. Nie, Państwo wiecie, że Izrael jest jedynym krajem na świecie, w którym w arytmetyce, w szkołach podstawowych przynajmniej, ale w niektórych licealnych też, nie ma plus. Używa się takiego odrzuconego ty, bo plus jako krzyż uraża uczucia Żydów. No, muzułmanów akurat nie uraża. Otóż, teraz mówiąc, nie Państwo wiecie, bo w dobie internetu wszyscy wszystko wiedzą, ale wiedzą tylko, czym się różni Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej od Rady Europy. Otóż, proszę Państwa, według muzułmanów, Chrystus był tak wielkim prorokiem, że na pewno nie umarł na krzyżu, bo Bóg by tego nie dopuścił, ktoś inny za niego umarł, a Chrystusa ocalił, bo był takim wielkim prorokiem. A tak, maliny są. Otóż, proszę Państwa, drugi przykład, też właśnie humorystyczny. Otóż, już parę lat temu, przewodniczący Związku Zawodowego Żołnierzy Zawodowych Królestwa Danii ogłosił znienacka, ale oficjalnie, publicznie, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest co? No ja to sobie wiecie, przecież mówiłem. Życie ludzkie jest najwyższą wartością, więc jest wywieźć białą flagę po prostu. I co więcej, Fasia nie można było z wojska wyrzucić, bo był przedmiotem związku zawodowych i był podobno to prawo. Nic nie można było zrobić. Pensję dostałem. Przecież pełna humoreska. Ci muzułmanie to muszą rżeć ze śmiechu. Ja coś takiego widzę. Słuchajcie, 3 lata temu niemal równo w Afganistanie jacy talibowie zaatakowali jakiś tam posterunek amerykański. Ci wezwali na pomoc helikoptery. Najpierw były niemieckie. Przyleciały. Ostrzelały talibów. Po godzinie 16:00 powiedziały przerwę obiadową. Odleciały. Amerykanie z dużym trudem powstrzymali się do ostrzelania tych helikopterów, by się tak trafił. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w koszarach armii niemieckiej, czyli Bundeswehry, są godziny miłości dla homoseksualistów. To jest parodia, a nie wojsko. Parodia. Niehumorystycznym akcentem, nawet dramatycznym powiedziałbym, jest sytuacja, która wynikła 11,5 roku temu w Srebrenicy, w Jugosławii. Była ta wojna przy rozpadzie Jugosławii. I w Bośni dwa bataliony wojsk holenderskich, jako wojska ONZ, Błękitnych Haskar, uzbrojone do zęby, najnowocześniejszą broń, miały pilnować 8 000 bośniaków, głównie muzułmanów. Proszę Państwa, przyszli Serbowie z karabinami na sznurkach i powiedzieli, żeby im wydać tych bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać. No, życie ludzkie jest najwyższą wartością. W związku z czym dzielne wojska holenderskie pochowały się do piwnic, tam się wymordowali wszystkich buśniaków i zgwałcili wszystkie buśniaczki. 8 000 ludzi. Według wartości europejskich takich żołnierzy kładzie się na ziemi i co ci od temu się strzela w łeb. Wojsko tchórzliwe się gdzieś odkuje. Według wartości unijnych 1,5 roku temu w 10-lecie pobytu wojsk polskich w Bośni królowa, kiedy była królowa Holandii, wręczyła im medale za służbę w Bośni.
co ci muzułmanie mogą nas myśleć? Jesteśmy tylko tłustymi bydlętami, które czekają na zabójcę. Oni otwarcie mówią, że nasze córki i wnuczki będą w ich haremach. I będą. Studenci politologii będą z nimi negocjować, prawda, warunki oddania tych ich swoich sióstr na swoich haremach. Będą negocjować ich rzeczy. Te kobiety będą się zadowolone. Jak mówi Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny i siedzącą żoną fajtłapy. A co ta przyjemność jest być żoną faceta, który nie ma jaj, który nie jest agresywny. No bo jest agresywny, kobiety zawsze padają, że powiem, łupem mężczyzn agresywnych, mężczyzn męskich, prawda. No zapewne będą tych haremach zadowolone. Taka jest prawda. Jesteśmy już tylko bydłem na rzeź. W wyniku działalności tej czerwonej hołoty, która rządzi obecnie w Brukseli. Proszę Państwa, gospodarczo też mówiłem, prawda? Usług niewolniczy jest niewydajny gospodarczo i rzeczywiście. Jego esencja Donald Tusk nam się pochwalił właśnie, że bardziej temu, że Polska jest zieloną wyspą, bo mamy tempo rozwoju plus 0,5%, podczas gdy reszta Europy jest niezeret, że to jest kompromitacja. Patrzmy na Niemcy. Znakomici inżynierowie. Najlepsi na świecie technicy niemieckiej. Robotnicy, naprawdę byli pracownicy wykształceni, teraz już nie są byli. Kapitaliści, no to powiedzmy jasno, kapitaliści niemieccy to nie są tacy dobrzy jak Amerykańscy czy Anglosascy, ale przecież był Krupp, Thyssen, był Messerschmitt, był Daimler, prawda? Byli kapitaliści niemieccy. I co? Pod okupacją Unii Europejskiej ten piękny kraj ma tempo wzrostu minus 2%. Kto może ten zamyka interes i ucieka na Ukrainę, ucieka do Chin, prawda? Wszędzie pod zasięg federastów z Brukseli. Jest kompletny upadek. Dla porównania, jak nam spadło z 1% na pół, nasz geniusz gospodarczy, pan Jan Wincent, znany Państwu pod pseudonimem Jacek Rostowski, prawda, ogłosił, że trzeba podnieść podatki. Natomiast Chińczycy, jak im tempo spadło z 9 na 7,5%, to w panice zlikwidowali podatki od 60 milionów przedsiębiorstw i wprowadzili wokół Szanghaju już całkowicie dzikiego kapitalizmu. To odwrotna filozofia. Proszę Państwa, wam się mówi, że dzięki Unii to mamy tam autostrady, szosy, coś tam jeszcze. Przypominam, że wybitny socjalista Adolf Hitler też budował szosy. W bardzo dużych ilościach, też przesadnych, no wczesne czasy. Zresztą, nawiasem mówiąc, program Unii Europejskiej jest bardzo podobny do programu Adolfa Hitlera. Naśladują Hitlera w każdym drobiazgu, nawet zakaz palenia papierosów. Tu Hitler obiecał, że w rok po wojnie likwiduje palenie papierosów. Nawet robią ten paraolimpiady, a to Hitler zrobił właśnie, jako pierwszy w Europie zrobił olimpiady dla inwalidów wojennych. To wszystko jest, to wszystko naśladują Hitlera w każdym szczególe. Proszę Państwa, i nie wolno czytać dzieł hitlerowskich, nie wolno czytać programu NSDAP, bo wtedy byście zobaczyli, jakie jest podobieństwo między narodowym socjalizmem a eurosocjalizmem. Otóż, proszę Państwa, nie uczono, że dzięki Związkowi Sowieckiemu mamy szosy, drogi, prawda, a nawet telewizję mieliśmy dzięki Związkowi Sowieckiemu. Otóż, skoro tak ktoś mówi, to trzeba zadać takie pytanie. No dobrze, w XIX wieku najlepsze drogi stanowe, najlepsze autostrady prywatne, koleje prywatne mieli Amerykanie. Ile Unia Europejska im dała, żeby mieli takie znakomite drogi? Ile ktokolwiek dał? Nikt. A mieli. Patrzmy na Afrykę. Kraje murzyńskie, specjalnie mówię murzyńskie, a nie afrykańskie, z pewnych powodów, o których za chwilę. A kraje murzyńskie dostają dotacje.
co? Brud, smród i korupcja. Jak dają dotacje, to po co pracować? Jak zaczął pracować, to się zbogacił i nie da mi kolejnej dotacji. Więc jak trzeba wziąć dotację, rozkraść, położyć się brzuchem na góry i czekać na kolejne dotacje, jak Grecy zrobili, prawda? Czekać na kolejne dotacje. Po prostu. Dotacje zabijają. Gdyby Ameryka w XIX wieku dostawała dotacje, to dzisiaj by wyglądała jak Burkina Faso albo jak Ghana. Dlatego jest potężna, bo nie dostawała żadnych dotacji. Hiszpania była potęgą światową, miała pół świata. To była złoto z Ameryki Południowej. W ciągu półtorej pokolenia spadła do czwartej ligi. Po co było pracować Hiszpanowi? Po co miał robić buty, jak miał złoto? Nie chce buty kupić w Holandii. Rozeniwili się i spadli do czwartej ligi. Do pieniądz otrzymany za darmo niszczy. Dotacje zabijają. Unia z chęcią tym ludziom daje różne dotacje, żeby ich zniszczyć, żeby złamać ich kręgosłup moralny. Jeżeli młody człowiek dostanie pieniądze na otwarcie biznesu, to on już jest przedsiębiorcą. On już jest klientem tych społecznych i jak coś mu nawala, to już tylko myśli, jak tu dostać kolejną dotację z góry. Nie wszyscy oczywiście na szczęście dają się złamać. Ale przeciętnie tak. Patrzcie Państwo na Edisona, albo na pana Jobsa, czy Wozniaka, czy też pana Gatesa. Czy któryś z nich są dotacje? Czy oni byli w inkubatorze przedsiębiorczości? Nie. A patrzcie na te tysiące ludzi, czy setki tysięcy ludzi, którzy są w Europie w inkubatorach przedsiębiorczości. Czy którykolwiek z nich zrobił coś podobnego jak pan Gates, czy pan Edison? Nie, bo inkubatory, jak sam nazwa wskazuje, hodują rośliny cieplarniane. A rośliny cieplarniane po wyjściu na powierzchnię giną. Młodego człowieka trzeba hartować, a nie rozpuszczać. Prawica mówi, co się nie zabije, to się wzmocni. Trudności hartują. A czytam właśnie w gazecie, że nasz dzielny łyżwiarz nam zdobył złoty medal pomimo trudności. Nie. On go zdobył dzięki trudnościom. Trudności go zahartowały. Natomiast cała Kuba dostaje już stypendia olimpijskie, potem nic z tego nie wychodzi. Trudności hartują. Co się nie zabije, to się wzmocni. Młodego człowieka trzeba hartować, trzeba go zmuszać do wysiłku, a nie ułatwiać mu życie. Jest oczywiście całkowicie odmienna filozofia. No, filozofię obecnie rządzący, bo nas państwo opiekuńczego. Nie jest nim opiekuńczym, absolutnie. Ja tylko ludziom nie przeszkadzałem. Proszę Państwa, zostawmy teraz kraje murzyńskie, zostawmy Stany Zjednoczone. Może tylko wspomnę, żeby to nie było, że to murzyńskie się wiązało. Jest jeden kraj afrykański, który działa podobno bardzo dobrze, nigdy nie byłem. Nazywa się Botswana. Położona jest na pustyni Kalahari. Proszę sobie wyobrazić, że ona podobno się rozwija najlepiej w krajach afrykańskich, a ma w konstytucji jedną bardzo ważną rzecz. Nie wolno jej przyjąć żadnej dotacji ani pożyczki za granicę. Się rozwija. Proszę Państwa, zostawmy teraz kraje murzyńskie, zostawmy Stany Zjednoczone w XIX wieku. Przejdźmy do kraju XXI wieku. Przejdźmy do Chin. Chiny miały tragiczną historię. Wojna światowa zaczęła się w Chinach, nie w Polsce. Japonia napadła na Chiny półtorej roku wcześniej niż Hitler napadł na Polskę. Okrutna była wojna. Komunistycy mordowali Chińczyków na pęczki, oni pogardzają Chińczykami. Potem była bardzo kosztowna wojna wyzwoleńcza. Wszyscy nie lepiej Japończyków. Potem była wojna domowa między Zedongiem Mao a Czakajszekiem. Potem najlepsi Chińczycy uciekli z Ciangiem na Tajwan. A potem zaczęła się wielka kuteriacka rewolucja kulturalna. Wtedy każdego, kto coś umiał, to
odsyłano do obozów pracy, żeby się nauczył pracować powoli, a nie szybko. Wysłano mi plakaty hańby na plecach, ku mojej winie, czyli czerwone brygady, niszczyły zabytki kultury, niszczyły przeżytki burżuazji. Proszę Państwa, stale pytano wtedy w dymarkach, tak jak 40 lat temu w Kielcach, ponieważ mało oświadczył, że wielkie wiece to jest wynalazek burżuazji. Natomiast dymarka, no to jest taki ludowy sposób do ustawienia, prawda? Nie widzą zakazów cieplarnianych, prawda? Tego. Tak, co wtedy się o parę tysięcy lat rozwoju? Proszę Państwa, Chiny były wtedy 20 razy biedniejsze od Polski. To tam 20 razy biedniejsze od Polski. To nie był koniec nieszczęść, bo mało umarł, a na jego miejsce przyszła pan Trafolga z domu pomału, panią Chin, powiedziała, że będą kontynuowali wielką proletariacką rewolucję kulturalną, idąc śladami wybitnego przywódcy doktora Pol Pota. I wszyscy młodzi ludzie wiedzą, kim był doktor Pol Pot. Więc może wyjaśnię, że był to Khmer, który studiował na Sorbonie i zrobił doktora, który mu udowodnił, że trzeba zbudować komunizm, a w tym celu trzeba wymordować połowę narodu. Postępowa francuska inteligencja dała mu oczywiście doktora summa cum laude, bo szczerze, przepraszam, właśnie szczerze, nikt z tych ludzi nie podejrzewał, że on tak celił. Wszyscy myśleli, to jest śmiała koncepcja intelektualna. Jak byłem w Ameryce na przykład 25 lat temu, to jakiś genialny ekolog napisał też pracę doktorską, że trzeba uratować środowisko, a jest jedynym środkiem na to zmordowanie wszystkich ludzi. Otóż oczywiście nikt tego nie próbował poważnie, tylko jakby śmiało koncepcję intelektualną. Natomiast doktor Pol Pot wziął swoją pracę doktorską pod pachę. Pojechał do Kambodży. Rozpoczął wymordowania wszystkich, którzy nosili okulary. Następnie wymordował wszystkich, którzy znali obce języki. Następnie ludność miast przybyła do Krągli, każąc budować szałasy. Bo w mieście ludzie mają różne mieszkania, lepsze i gorsze, a szałasy są jednakowe, prawda? Tego. Ludność była oczywiście zachwycona. Kto nie był zachwycony, to bombą wiatru z powodu, prawda? Wszyscy byli zachwyceni i odmienni, wyrażali zachwyt. Proszę Państwa, udało mi się wymordować jedną trzecią ludności. Niestety nie dowiemy się, czy udało mi się zbudować idealny komunizm, bo wróciły wojska wietnamskie i przerwałem ten znakomity eksperyment. Mordował tylko jedną trzecią. Stosy czaszek do dzisiaj figurują w Kambodży jako świadectwo budowy przywództwa na świecie. Proszę Państwa, ale jesteśmy jeszcze rok wcześniej, jeszcze wojska wietnamskie nie wkroczyły. Wszyscy są na całym świecie są przekonani, że eksperyment się udaje, bo skoro ludność bierze zachwyt, prawda? Więc, proszę Państwa, jeden człowiek na świecie wiedział, co się stało. Był to agent chiński, wywiadu chińskiego, który podobny do Khmera uciekł do Chin, poinformował generalicję chińską o tym, co się dzieje w Kambodży. Wojskowie chińscy, dowiedziawszy się, że pani Chiang-Ching chce iść drogą wielkiego przywódcy Pol Pota, być może nieświadomie, na wszelki wypadek całą bandę Trwoga opakowali do kryminału, taki po 20 lat, a do władzy wzięli pana Tengę. Chciał ten był karpatykiem, on mówił, że nieważne jest, czy kot jest czerwony, biały, czarny, wszystko jedno, tylko obyszy, a ponieważ bogactwo budują kapitaliści, no to trzeba zacząć budować kapitalizm. O, tu zaprezentowali wysokowi studenci. Wie Państwo, wiedzieli, że w każdym dużym mieście jest pełno postępowych studentów. W Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu studiują gender studies, prawda, są tam jakąś socjologię, prawda, filozofię, inne nauki humanistyczne. No i są nieustannego postępu. I proszę Państwa, tych nie też było pełno. Zgromadzili się na bardzo dzień nad Menem i domagali się, żeby nie budować kapitalizmu, tylko żeby iść drogą, tak jak Unia Europejska, socjaldemokracji. No więc podziwiałem wtedy pana Tem, on przez dwa miesiące wytrzymał oblężenie głównego placu w Berlinie, pod sposób czołgi, 50 trupów było, rozpędzono to różowe tałataństwo na 4 wiatry. Proszę Państwa, Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą socjaldemokracji. Zaczęły budować kapitalizm. Minęło 30 lat. Chiny były wtedy 20 razy biedniejsze od Polski. Dzisiaj Chiny mają
broń jądrową, rakiety balistyczne, lotniskowce mają, proszę Państwa, rakiety kosmiczne, kosmonautów, lądownik chiński jest na Księżycu w tej chwili, za 7 lat Chińczyk stanie na Marsie, mają koleje do 400 km na godzinę i w ubiegłym roku wybudowali, jak co roku, w ubiegłym konkretnie 11 800 km autostrad, 6 i 8 pasmowych. To znaczy, że bez dotacji z Unii Europejskiej. Natomiast pewien kraj murzyński miał wybudować 40 km autostrady, absolutnie niezbędnej, dostał na to dotację z Unii Europejskiej, absolutnie niezbędnych na Euro 2012. Chodzi o autostradę między Krakowem a Lwowem. Jest rok 2014, pieniądze z Unii zostały rozkradzione, wzrosty nie udało się wybudować i zapewniają mnie, że niestety do roku 2015 też się tego zrobić nie uda. No, koniec. Nie uda się i już. Jest to kompletna kompromitacja. W Chinach 11-piętrowy wieżowiec buduje się 6 dni. Najwyższy budynek świata w roku 1901, czyli Empire State Building, budowano rok i miesiąc przy niezatrzymanym ruchu ulicznym. W Warszawie 4 podjazdy, tak trzeba podnieść o 6 metrów, taki wjazd, taki ślimakiem na most, a na Łękowskiej buduje się już rok. Jest to kompletny upadek technologiczny. Przyjeżdżają ludzie z krajów normalnych i, proszę Państwa, no jak to z Kansenu. Przyjechał Koreańczyk z Korei Południowej, przyjechał do Łodzi, zobaczył tramwaj. Boże, jaki piękny zabytek, u nas to jeździło 50 lat temu. W Korei Północnej też jeździł tramwaje, tak samo jak w Łodzi. Najbardziej oczywiście. To są zabytki, to jest przed 200 lat konstrukcja, proszę Państwa. Normalny kraj jeździ na autobusy, jeździ metro, prawda? Kto ufa tramwaju, tam chce zawalić drogi, tak trzeba się w głowę spotkać. Ale oczywiście skansenie to jest normalne, skansenie to wszystko jak 50 lat temu. Tramwaje się, jak najbardziej skrzydają się dziennie na zakrętach. Proszę Państwa, jest to, powtarzam, kompletny upadek. A, zapomniałem dodać jeszcze jednej rzeczy. Chiny mają przy tym wszystkim 60 bilionów dolarów nadwyżki. Wszystkie kraje białego człowieka mają długi potworne. Polska ma tam bilion w gotówce i 3,5 tysiąca razy z Ameryką. Amerykanie mają coś chyba 16 miliardów albo coś takiego, nie pamiętam, ale dokładnie już. Teraz cyferki Amerykanie latają tak szybko, że nikt nie jest w stanie tego policzyć. Prawda, ile tam im rośnie? Rośnie. Wszystkie kraje białego człowieka są zadłużone. Chińczycy nie, bo Chińczycy stosują zasadę europejską. Kto nie pracuje, gdy się nie je. Natomiast oni mają zasadę unijną, że kto nie pracuje, należy mieć zasiłek. Jak? Ja z tej cholery mogę istnieć ustrój, którym człowiekowi, który pracuje ciężko, zabiera się jego pieniądze, prawda? Na poziomie grzywny daje się pieniądze facetowi, który nie pracuje. Biega po internecie filmik z burmistrzem chyba miasta Łuczana, bo jakiegoś innego miasteczka, 20 milionów ludzi i burmistrz idzie, prawda, i pokazuje, że w parkach siedzą wyłącznie starsi ludzie, prawda, a wy podobno płacicie zasiłki bezrobotne, no co, my was za 10 lat wykupimy. Natomiast mówiąc to, że nie ma w parkach ludzi młodych, świadczą, że się nie bawią bezrobocie, prawda. I nie ma takiego, że każą pracować. I chcą pracować. Ale miejsca pracy dla nich są. No i co? Oni się bogacą. Są dumni z tego, że ich kraj jest potężny, ale oni wiedzą, że oni kiedyś zarabiali miesięcznie 20 dolarów, a teraz zarabiają 1200. To może nie jest dużo 1200 dolarów, ale jeżeli niska już kosztuje 10 centów, to proszę Państwa, to znaczy, jeżeli telefon, który u nas kosztuje 500 zł, tam się kupuje za 5 dolarów, no to proszę zrozumieć, że te 1200 dolarów, to możemy się śmiać, że mało zarabiają. Prawda? Ale oni żyją naprawdę dobrze. I z nas się śmieją. Jest tylko pytanie, czy nas najpierw wyżną Arabowie, czy nas najpierw wykupią Chińczycy. Śmieją się.
się nędzną, podłą cywilizacją niewolniczą. Do tego nas doprowadziły rządy Unii Europejskiej. A teraz, proszę Państwa, dochodzimy do końcowych, jak powiem, tego mianowicie, jak ta Unia wygląda i kto naprawdę nią rządzi. A jest na dole, co są tam zwykli urzędnicy, jaki urzędnik, co tam zarabia tam 10 czy 20 tysięcy euro miesięcznie, więc za te pieniądze to on jest gotów walczyć z globalnym ociepleniem, nawet gdyby mnie nie wierzył, prawda? Z globalnym ociepleniem też by walczył, jemu jest wszystko jedno. Byli są ludzie tacy jak na przykład pan Alborson, on nie jest z Europy. Pan Gore na przykład trafia na handlu nad wyspami CO2. On zarabia 100 milionów dolarów rocznie. Zrozumiecie Państwo, żeby nie walczyć z globalnym ociepleniem, jak mówi pan Jerzy Owsiak, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. No bo ma to pieniądze z tego. On nawet też chyba, ale on nie wierzy w globalne ociepleniem. Bo gdyby on wierzył, to on by zrobione pieniądze lokował w działki na Grenlandii, które są w tej chwili za grosze po skutek lodu. Jak będzie globalne ocieplenie, to on się wreszcie roztopi, działki będą dużo warte, prawda? Znów będzie zielona wyspa, prawda? Zielony ląd, będą rosły oliwki, będą pachły się owce. Gdyby on co wierzył, to by to zrobił, on oczywiście nie wierzy. Bo tak mówi. I proszę Państwa, a teraz to naprawdę ten rząd. Kto jest na samym szczycie Unii Europejskiej? Są to zupełnie inni ludzie, którzy tego, co robią, nie robią dla pieniędzy, robią to z miłości do nas, do swoich niewolników, do swoich wyzeszków, do swoich podopiecznych. Żeby zrozumieć, co to są za ludzie, cofamy się o 40 lat wstecz, mniej więcej. Wtedy była ta fala, więc o tutaj mówiłem, że w Polsce też wtedy zapodwała lewica, żeby kobietom odebrać prawo głosu. Na świecie to było takie, w Ameryce to było dość łagodne, było to Woodstock, tam gdzieś kwiaty, nie, tam wolna miłość, narkotyki i tak dalej. W Europie było gorzej, bo oprócz takiego Woodstocku to byli jeszcze tacy poważni rewolucjoniści, którzy dostawali zresztą od Sowietu, dostawali broń i walczyli z kapitalizmem w ręku. Przypominam, że Rote Arme Fraktion w Niemczech porwało i zamordowało 12 bankierów, 50 przemysłowców, umuszając okupy. Brygady Rosse we Włoszech porwały i zamordowały nawet premiera Aldomora. Terror siały w Europie i nawet istniały obawy, że lewica wygra to wszystko, jeśli chodzi o mamy. Ale nie. W wyniku tego terroru lewica straciła sympatię ludzi. Bo dawniej to było tak, że jak szlachetny rewolucjonista, prawda, z zakrwawionym nożem schował się do mieszkania jakiegoś inteligenta postępowego, to miał obowiązek schronić przed policją. Bo on walczył o wolność, walczył z kapitalizmem. Po tych mordach zaczęto ich wydawać policji. Sympatia dla lewicy się skończyła. Na miejsce hipisów pojawili się Japis. Ci, co śpali narkotyki, to albo zaśpali się na śmierci, chwała Bogu, albo przestali śpać i chwała Bogu, albo nauczyli się śpać jako sobie krzywdy i chwała Bogu, prawda? Niewiasty od wolnej miłości są z reguły obecnie w rodzinie Radia Maryja albo czymś takim. Nawet co ma mama z takiej protestanckiej rodziny Radia Maryja też. Brigada Rosy była panu co do sztuki i poszły siedzieć. Rote Arme Fraktion nie w całości go pan wtedy, ale 13 głównych przywódców dostało to żywocie, bo kary śmierci oczywiście przecież nie ma w Unii Europejskiej. No i niestety nie siedzą do dzisiaj, a to z tej prostej przyczyny, że grupa Baader-Meinhof i tam jeszcze inne odłamki całej wolności porwali samolot Lufthansa w Ugandzie z niemieckimi turystami i powiedzieli, że zabijali pasażerów, jak się nie wyda im ich przywódców. Co nawiasem mówiąc jest bardzo silnym argumentem, żeby nie tylko karać śmiercią, ale tę karę będzie się wykonywać najszybciej tak można. Gdyby mamy szczęście, że Antymkiewicz miał kumpli na wolność. Otóż, proszę Państwa, żeby go wpuszczono, stopiono. Najpierw porwali kilku ludzi, powiedzmy, że jakoś widzę, się wpuszczono, te kilku się oczywiście. Otóż, proszę Państwa, i wtedy lewica poniosła kompletną klęskę moralną, militarną, prawda. I wtedy zabrał głos
Julii Duczkę, proszę zapamiętać to nazwisko. D-U-T-S-C-H, to Niemiec, Duczkę. I Julii taki adamiśnik niemiecki, tylko znacznie bardziej wpływowy, 20 lat bardziej wpływowy. I guru lewicy. I Julii Duczkę powiedział tak. Koniec tej dziecinady. To wszystko jest w internecie, w Wikipedia, wszędzie. Idziemy w ślady naszego wielkiego przywódcy Mao Zedonga. Robimy wielki marsz. Mao Zedong zrobił władzę dzięki wielkiemu marszowi tam z Hunan, czy że tam Albert Szyczuan, chyba coś takiego pamiętam, dokładnie. No. Robimy wielki marsz przez instytucje. Koniec walki z kapitalistycznym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną Unią EWG. Zapisujemy się na urzędników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Koniec obsady policjantów kamieniami. Zapisujemy się do policji. Mamy się po cichu wspierać wzajemnie, opanować ten cały aparat przymusu od sierotry. Minęło 30 lat. Sprawdźcie sobie Państwo. Wszyscy przywódcy Unii Europejskiej to byli członkowie Partii Komunistycznej Socjalistycznej. To wszystko zaciąg Rudi Duczkiego. Józka Fischer, który siedział za sali policji kamieniami, został ministrem spraw zagranicznych i generalnie Niemiec. To wszystko są ci ludzie. Jest to jedna wielka sitwa, czerwona sitwa, która opanowała od środka Europy. Teraz pytanie, po co oni to zrobili? Jaki im cel przyświeca? Tym, co robią w tej chwili. Znów cofamy się 40 lat. W co wtedy wierzyła lewica? Dzisiaj w sobie wierzy w globalne ocieplenie, tak? Fanatycznie wierzą tu w globalne, za chwilę nas zaleją te wody, tam, tam. Wierzą to wszystko. Wtedy wierzono w raporty Klubu Rzymskiego. Wracajmy znowu to. Enstopedii, Klub Rzymski, raporty Klubu Rzymskiego. Oni zrobili święcie. Co mówili ci idioci z tego Klubu Rzymskiego? Tak samo dumnie jak to problem na Ziemi. Oni mówili, że jeżeli będziemy się mnożyć, to za chwilę trzeba będzie stać na jednej nodze z braku miejsca na Ziemi. Dla waszej informacji, minęło te 40 lat, ludność Ziemi wzrosła tam kilka miliardów. W Hongkongu żyje się podobno bardzo dobrze, nigdy nie byłem, ale przy gęstości zatrudnienia w Hongkongu cała ludność świata zmieściłaby się na terenie Polski i kawałka Słowacji. Tak, ale tak straszliwy. Jeżeli będziemy się oddali gospodarczo, za chwilę, konkretnie za 15 lat, jak mówili 40 lat temu, zabraknie ropy naftowej, zabraknie gazu, zabraknie węgla, zabraknie rudy żelaznej, zabraknie wody, zabraknie powietrza i nastąpi potworne globalne oziębienie. To wszystko mieli wyliczone naukowo, z wykresami, prawda, autorytami profesorów. No nie ma, proszę Państwa, groźniejszego durnia od durnia z dyplomem, proszę o profesorstwo. No i oni to wszystko na głowę wiedzieli, ta lica zwierzyła. Czy można uratować Ziemię? Pytali profesorowie z Dłużyckiego. Można. Jest jeden ratunek. Zero growth. Zerowy wzrost. Trzeba zahamować rozwój ludnościowy. Trzeba zahamować rozwój gospodarczy. I oni to zrobili. Jeżeli w tej chwili rozwój Europy jest taki, że Polska ma plus jeden, Niemcy ma minus dwa, to właśnie o to chodzi. Jest zupełnie bez sensu jechać do Brukseli, jak robią to niektórzy naiwni ludzie, i tłumaczyć im tak, co wy tam robicie? Nakładacie takie wysokie podatki. Czy to hamuje wzrost gospodarczy? I to świetnie wiedzą. To są absolwenci nieraz kilku fakultetów. Ci ludzie doskonale wiedzą, że wysokie podatki hamują rozwój gospodarczy i właśnie dlatego każą je nakładać. Jest bez sensu jechać do Brukseli i mówić, co wy robicie? Wywalacie w błoto tyle miliardów na walkę z globalnym ociepleniem, że to hamuje rozwój gospodarczy. Wywalono na walkę z globalnym ociepleniem w tamtej pięciolatce 900 miliardów euro. A w tej pięciolatce ma być wydane na to 960 miliardów euro. Są to pieniądze gigantyczne.
Więc one się biorą, no płacimy za gaz 4 razy więcej niż Amerykanie. Patrzcie na swoje rachunki za gaz. Płacimy za wydobycie węgla specjalny podatek. Płacimy, oczywiście zamkane kopalnie, prawda? Płacimy, proszę Państwa, podatek od energii elektrycznej. Płacimy za benzynę 2 razy więcej niż Amerykanie, a 15 razy więcej niż Wenezuelczycy. Prawda? Płacimy za gigantyczne podatki. To w sumie składa na te 960 miliardów euro. I się ludzie mówią, no przecież nie wywalajcie tego w błoto. Przecież to hamuje wzrost gospodarczy. Wiadomo, że hamuje wzrost gospodarczy. Jak huta szkła ma płacić za gaz 4 razy drożej niż amerykańska, to jak ona będzie konkurować? No jak? Ale przecież o to właśnie chodzi. Żeby zahamować rozwój gospodarczy, żeby się nie opłacało robić jakiejkolwiek huty szkła. Prawda? Bo jak sama co to mówiła, można nie wypracować to szkło, prawda, oszczędniej. No, o to właśnie chodzi. Po równie dobrze można pojechać do Niemiec i powiedzieć, panie Lewandowczak, nie kup pan posta tej futbolówki, bo jeszcze panie do bramki. Po to kupię, że pan do bramki, prawda, i tyle. Otóż, proszę Państwa, rok i 8 miesięcy temu Polska miała objąć przewodnictwo w Unii Europejskiej. Kto teraz przewodniczy Unii Europejskiej? Nie wiem, Grecja. A kto przewodniczy przedtem? Litwa. Nigdy oczywiście nie wie, bo po co? Co kogo obchodzi do przywódcy Unii Europejskiej? Od roku 8 temu Polska miała objąć przywódcę Unii Europejskiej. Było wielkie zadęcie w kraju, pamiętacie, że Polska będzie przywódciła Unii Europejskiej. No, proszę Państwa, wtedy pojawił się w Brukseli, ja oficjalnie minister, Państwo znam, proszę mówić, żeby go nie wymieniać. I proszę Państwa, zerwał Polaków, kogo chciał oczywiście zaprosić. Prawda? I rozwiązał w Brukseli i spytał tak. Co właściwie Polska mogłaby zrobić, żeby błysnąć, żeby nas pamiętano, nie jest tam przewodnictwo, które ja wiem, ale my, Polska przewodniczy, to zrobiła coś wspaniałego. No. Proszę Państwa, nasz człowiek, jest tylko naszych ludzi w Brukseli, powiedział, no to ogłośmy, jest katedra, że walka z globalnym ociepleniem to jest jedno wielkie oszustwo. Facet z Grecją. Uważam, że jest to absolutnie niemożliwe. I nie ma to rozmowy, ale potem wziął naszego człowieka do bufetu i przeważnie powiedział mu tak. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Ja już nie wiem, na ile on się znał na wojnach w Europie, prawda, jakie są cele wojen krzyżowych. Natomiast jedno jest pewne, że był to sygnał, że walka z globalnym ociepleniem nie jest po to, żeby zwalczyć globalne ocieplenie. To jest zresztą oczywiste dla każdego człowieka, który świat nie zna. Ale co więcej, że celu tego nie można nikomu powiedzieć. No bo nawet niewolnicy, gdyby się dowiedzieli, że oni celowo, świadomie hamują rozwój gospodarczy, to by się zbudowali. Więc oni mają cel, którego nie mogą wyjaśnić. Ten cel jest zahamowanie rozwoju gospodarczego. I to jest, proszę Państwa, koniec historii o tym, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie, w którym rządzi banda durniów, którzy nakazują nam, na przykład, zakazują nam obcinania szczeniakom ogonów. Nie wiem, czy wiecie, że nie wolno bokserom obcinać ogonów. Jeszcze wczoraj nie widziałem boksera, to się to ogromnie chciał wyglądać, ale zakazują, nie wolno wędzić wędlin, prawda? No, to są durnie. Złodziei, to ci, którzy wzięli łapówki od procentów świetlówek, żeby nie wolno było używać zarówek. Ja nigdy nie wierzyłem w EWG, ale proszę Państwa, do głowy mi nie przyszło 20 lat temu, że po 20 latach ja będę z wolnego świata się z Białorusi przemycał zarówki do Polski. Proszę Państwa, człowiek, który przemycił z Białorusi do Polski 15 termometrów, może siedzieć. Po prostu w głowie nie mieści, co ci durnie potrafią wymyśleć. No, a na czele tego stoją chorzy umysłowo lewicowi fanatycy, prawda, zahamowania rozwoju gospodarczego. Taki jest obecny stan cywilizacji białego człowieka, konkretnie Europy. I teraz, proszę Państwa, dwie przyjemne wiadomości na całkowite zakończenie. Pierwsza jest taka. Ci ludzie w tej chwili kompletnie nie wiedzą, co robić. Bo nie zgubili. Oni
Jarosław Kaczyński podpisał traktat lizboński, prawda? Że utworzą takie, bo przecież tak też wspólną armię europejską, wspólną policję europejską, prawda? Tacy jak Milakiewicz czy ja wylądują w kryminale tam za antysemityzm, antydemokratyzm, antyfeminizm, no nie ma co, pewnie człowieka parę sam się znajdzie, prawda? Nic takiego nie nastąpiło. Jeszcze 7 lat temu, proszę Państwa, pan Jerzy Haider, w świętej pamięci, zdobył kawałek władzy w Austrii, to ci podnieśli wraz, w ciągu miesiąca go sprawnie wymanewrowali, prawda, jakiś Haider nie żyje. A pan Viktor Orban, przywódca państwa 3 razy mniejszego od Polski, grał u nich na nosie. Nie mówię, że to, co robię, akurat to jest w moim stylu, ale na pewno jest dokładnie z tyłu obrotu niż Unia Europejska. I nic nie robią. Oni po prostu stracili wiarę. Tak jak komuniści, jak stracili wiarę w komunizm, przestali mordować, bo można mordować ludzi, ale nie mieli tej sprawy. Natomiast jak się przestało wierzyć w komunizm, to przestali mordować. Ja bym władzę oddali tu ludzie, prawda? Tak samo oni nie wiedzą, co robić. Oni byli przekonani, że wszystkie państwa podpiszą Potomski o tym. Zresztą bardzo niewiele tego brakowało. Przecież Stany Zjednoczone wygrał ten kretyn Obama, prawda? I on do tej pory walczy o to, żeby jednak tę produkcję przyjąć. Ale proszę Państwa, trafiło się kilku posłów rozsądnych wśród demokratów. Ja wiem, że demokrata i rozsądny to jest sprzeczność sama w sobie, ale kilku wśród partii trafiło się rozsądnych, zagłosowali przeciwko i Stany nie ratyfikowały protokołu z Kyoto. Chiny nie ratyfikowały od razu, Indie, Brazylia nie ratyfikowały od razu, Indonezja, Malezja nie ratyfikowały. W tej chwili wycofuje się Rosja, wycofuje się Australia i wycofuje się Japonia. Unia została sama. No, Kanada jeszcze jest, prawda? No i cała była wysepek typu Vanuatu, który domaga się miliardów, za to za chwilę zaleje. I Unia nie może powiedzieć, że jest bzdura, prawda? Bo trzeba, no bo co szkodować, że nie zaleje. Otóż, proszę Państwa, nie wiedzą, co robić. Zwróćcie uwagę, że tak. Nie mogą powiedzieć, że to wszystko jakaś pomyłka, bo ludzie pytają, a gdzie 900 miliardów euro? Nie mogą wiedzieć, co są co muszą. Nie mogą. Co więcej, mają bardzo poważny problem. Bo nasza cywilizacja oparta jest o wierze w Boga, wiarę w Boga między innymi, oni są w stanie iść. A muzułmanie, którzy się mnożą i zdobędą władzę, nie pasuje się we Francji. Jest 10% muzułmanów. Na jedno dziecko białe wpada 8 dzieci muzułmańskich. Oprócz tego jest duża imigracja muzułmańska. Ale oprócz tego 50 tysięcy Francuzów przychodzi rocznie na islam. Widzicie Państwo, muzułmanie, Żydów i chrześcijan tolerują, pod warunkiem, że się uznają władzę oczywiście, tolerują. Są ludzie księgi, bo jest nadzieja, że się nawrócą na korzeń. Ale ateistów, to muzułmanie mordują od razu. A wszyscy przywódcy ruchu są ateiści. Oni po prostu nie wiedzą, co zrobić w sobie. Nie wiedzą, co zrobić. Drugi radosny moment jest taki, ale jest tylko polski. Mówię tylko, że na mapę. Nie, Francja, Niemcy zachodnie są stracone. Ale we wschodnich Niemczech z mało prawie nie ma poza Berlinem. Są biedne rady, tam się muzułmanie nie siedzą. W Rosji na 3 żołnierzy jeden to muzułmanie. Ale na Białorusi ich nie ma, na Ukrainie ich nie ma, na Litwie ich nie ma. Na Czechach ich nie ma, na Morawach nie ma, na Słowacji ich nie ma. Czyli gdyby Polska odrzuciła papieską malautę Unii Europejskiej, Polska wróciła do Europy, odrzuciła wartości unijne, zlikwidowała krytyńskie podatki, prawda, przywróciła karę śmierci, tam kilka innych rzeczy zrobiła, prawda, elementarnie. Wróciła do tego, co było w 1950, to byśmy startowali w górę, jak rakieta, jak Chiny 30 lat temu, na górę szybciej. Coś trzeba było się na Chiny. Mamy rok 49. Niemcy są po przegranej wojny.
lepiej moralnie rozbici, prawda? Czy są oskarżeni o bycie nadzielami? Jedna piąta terenu Rzeszy zajęta przez Polaków. Jedna szósta Niemiec okupowana przez Sowietów. Reszta Niemiec podzielona na trzy strefy okupacyjne. 2 miliony młodych mężczyzn zginęło na wojnie. 4 miliony młodych mężczyzn z okaleceń i inwalidzi wojenni. Przemysł zniszczony. Hamburg zrównany z ziemią. Przyszedł Erhard. Zrobił ordoliberalną reformę gospodarczą. W ciągu 2 lat wykonane Niemcy przegoniły zwycięską Wielką Brytanię. Miało tyle łatwiej, że Wielkiej Brytanii akurat rządzili socjaliści. Więc było mu o tyle łatwo. Ale proszę Państwa, dzisiaj profesor Ryliński pytany, co by się stało, gdyby Korwin Mikke zrobił władzę. Wiesz, krótko. 3 miesiące potwornego burdelu, a potem tempo wzrostu 10% rocznie. I teraz szybko liczymy. Załóżmy, że Niemcy są 2 razy bogaci. To nie jest prawda, już nie są. Ale to są 2 razy bogaci. To my mamy tempo wzrostu 10%, a oni minus 2. To ile nam zajmie dogonienie Niemców? Nie chcę się dogarytmować nigdy, ale myślę, że 5 lat i 2 miesiące to chyba jest dobra ocena. To jest proste rachunek na procent składany. To żaden problem. Czy byłem po europejsku, kani problem. Trzeba tylko przestać karać tych, którzy pracują podatkami dochodowymi, przestać nagradzać zasiłkami tych, którzy nie pracują. Prawda? I od razu wszystko stanie na nogi. Zlikwidować ten kretyński kodeks pracy. Prawda? Tutaj zresztą, pytałem z kolegą, który tutaj stoi przy drzwiach, on mówi, że we Włoszech na przykład panuje taki przepis, że jak pracodawca zwolni pracownika, to przez 2 lata nie może przyjąć żadnego nowego. To można po prostu na głowę upaść, co się dzieje. Co się dzieje z jasnym białego człowieka. To w ogóle histeria jakaś jest. Także to, że akurat Polska ma tempo wzrostu plus pół, a Niemcy minus 2, to wynika stąd, że Niemcy ratyfikowały Kartę Praw Podstawowych i przyjęły euro. Przypominam, że Irlandia była kiedyś zieloną wyspą, nie? Usług gospodarczy Tygrys Europy. I co? 1 stycznia 2002 Irlandia wprowadziła euro i podniosła CIT z 10 na 12,5%, a w ciągu 2 miesięcy nie było śladu po co się gospodarczy. Dlatego Polska ma tempo jednak plus pół, a Niemcy minus 2. To nie dlatego, że Polacy są lepsi od Niemców, tylko dlatego, że myśmy nie przyjęli Karty Praw Podstawowych i nie wprowadzili euro. Jeśli wprowadzimy euro i Karty Praw Podstawowych, to zejdziemy na minus 2 albo i minus 3, prawda? Tego nikt nie wie. Dlaczego miałoby być inaczej? Tak naprawdę mówiąc, w taką ciekawostkę już na koniec, mówię. Oczywiście nikt nie czytał Karty Praw Podstawowych, prawda? Bo nikt nie czyta dzisiaj. Nie wiecie, że jego ekscelencja Donald Tusk się przyznał, że podpisał traktat lizboński, jego wejście i czytając go w ogóle. Obowiązuje dylema, który brzmi, nikt nic nie czyta, po drugie, jeżeli czyta, to nie rozumie, po trzecie, jeżeli zrozumie, to zaraz zapomina. Otóż, proszę Państwa, żyjemy w czasie kompletnej głupoty, totalnej głupoty powszechnej. Proszę Państwa, to chyba jest w programie szkolnym, taka książka, która dla mnie była takim wstrząsem, to jest książka Forward Zwierzęcy Orwella. Forward Zwierzęcy. Otóż tam są takie 4 przykazania, które pozostały zwierzęta i pierwsze z nich głosiło, wszystkie zwierzęta są równe, do czego świnie dodały takie zdanie, prawda, ale niektóre są równiejsze od innych. Więc ta książka. Otóż w Karcie Praw Podstawowych, która jest czystym manifestem komunistycznym, tak nawiasem mówiąc, którą przeczytał to wie, znajduje się następujący artykuł. Cytuję dokładnie. Obie płcie muszą być traktowane jednakowo, co nie wyklucza przywileju dla jednej z płci. To jest po prostu. To jest po prostu jeden wielki bełkot. Ale tam są niestety czysto komunistyczne prowizje, które powodują, że Niemcy wydają się wolniej niż Polacy. Być może również to z tymi pracownikami, to jest też w karcie praw podstawowych, nie jestem pewien. Nie chciałbym się tego tak całkiem do końca na uwagę przeczytać, ale taką analizę napisałem tutaj tego, ale nie wiem, czy wszystko przeczytałem do końca. Bo teraz było głupo, że gdzieś tak w połowie się poddałem. Dalej tego kretynizmu nie chciałbym przeczytać. Otóż, proszę Państwa, kończąc. Jeżeli my
odrzucimy wartości unijne, wrócimy do europejskich, wrócimy do tych zasad prawnych i moralnych, które obowiązywały nad tą 155 potęgą, to Polska ruszy do góry, jak Niemcy w 90 roku, czy jak Chiny na temu 30. Ale co więcej, naokoło nas jest wianuszek krajów, które nas będą separowały od zalewu muzułmańskiego. Mamy niepowtarzalną szansę. To jest naprawdę wyspą w zalewie muzułmańskim. To jeszcze potrwa 100-200 lat ten zalew. Proszę Państwa, zanim oni zjedzą, skonsumują tam Francję, Niemcy, Rosję, tam minie trochę czasu. No. Mamy szansę się uratować. Proszę pamiętać, jeżeli tego nie zrobimy, no to nasze córki i wnuczki powrócą do haremów. Póki jest szansa, to mężczyźni walczą. Kongres Nowej Prawicy wzywa do walki o przywrócenie normalności. I proszę pamiętać słowa Edmonda Burke'a, słynnego konserwatysty brytyjskiego, który powiedział: do tego, żeby zwyciężyło zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nic nie zrobimy, no to zadziała pierwsze prawo Murphy'ego, które mówi, jak wszyscy wiedzą, jeśli coś może pójść źle, to pójdzie. I nasze córki i wnuczki powinny tych haremów. Trzeba coś zrobić. I co, czego ja okres oczekuję? Proszę zapisać się do partii oczywiście. Są deklaracje. Kto nie chce zapisywać, to wchodzi na stronę nowaprawica.org.pl, bo odbije na właściwą stronę, tam zapomniałem, że jest nową nazwą, tam jest jak się zapisać do partii, żaden problem. Ale co najważniejsze, proszę chodzić po mieście żony, proszę dzwonić po swoich znajomych, wreszcie Śląska i Polski, że Kongres Nowej Prawicy, to jest tłumiony przez telewizję ośmieszany, to nie jest banda durm, która się urwała z choinki, tylko są to ludzie, którzy po prostu chcą wrócić do normalności. Chcą wrócić do tej normalności, która była wtedy, kiedy myśmy rządzili świat. Tylko tyle. Bardzo prosimy o Państwa pomoc, liczymy na nią. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, zwyczajem wszystkich innych spotkań, teraz będzie okazja do zadawania pytań panu prezesowi. Więc ja może tutaj przekażę jeden mikrofon na salę i a Państwo... Są pytania. Nie wiem, czy Pan słyszał, ale jakiś czas temu tutaj w Żylach zrobił się taki pomysł, żeby w ramach zachęcania ludzi do jeżdżenia komunikacją miejską, która ma problemy, zrobić darmową komunikację miejską. Nie wiem, czy to przeszło, a w każdym razie taki pomysł był. Chciałbym prosić Pana o skomentowanie tego pomysłu. Także on przeszedł, natomiast chyba jeszcze nie został zrealizowany. Jest to oczywisty komunizm, to jest jasne. Skutki tego będą takie, że Wam koszty komunikacji pójdą w górę drastycznie. No bo ja, wiecie Państwo, jak ja jechałem sobie kolejką, miałem za darmo, skończyłem na 70, dojechałem sobie za darmo z Lwowa do Warszawy, czasami to robię i chciałem normalnie, jak zwykle, pójść ze stacji piechotą, mam niedaleko do dworca, ale zobaczyłem przystanek autobusowy. Więc pomyślałem, przecież ja mam darmowy przejazd Warszawy po 70 w sumie za darmo, bo to poczekam na autobus i wsiądę. Długie to trwało, nigdy przed piechotą, prawda, ale sobie przejechałem i tak będą robili wszyscy. Będą jeździli w kółko autobusy, zamiast iść prostą linią, będą jeździli zupełnie niepotrzebnie. Proszę Państwa, z całą pewnością koszty Wam wzrosną niebotycznie. A przecież to za to płaci. W podatkach za to zapłacicie, prawda? Czyli benzyna kosztuje, pensje kierowców kosztują, ZUS kierowców kosztuje, autobusy kosztują i tak dalej. Jest to kompletny oczywiście absurd, żeby cokolwiek dawać za darmo. Nie ma rzeczy darmowych. Przy czym ciekawą jest rzeczą, że ten sam burmistrz, czy prezydent, nie wiem, czy to macie tutaj, miasta, jednocześnie chce prywatyzować gimnazjum. To jest dziwne, że tu chce prywatyzować, a tu chce robić komunizować. Jakoś człowiek nie ma zasad, tylko ma jakieś genialne pomysły od sasa do lasa. Zdecydowanie się odradzam Wam darmową komunikację. Będzie komunikacja wyglądała obskurnie, nie miną dwa lata, będzie obskurnie. Zobaczcie, co się stało z Ameryką, jak płaciła darmowe ubezpieczenie. Ameryka w tej chwili jest bankrutem.
wprowadziła ustawę, która daje darmowe leczenie dla wszystkich w Polsce. I co? Przychodnie w Ameryce już po 2 latach zaczynają przypominać przychodnie lekarskie w Polsce. Tak, zaczęło się traktować ludzi tak samo jak w Polsce. Powstały się kolejki i tak dalej. To jest nieuniknione. Socjalizm zawsze jest taki sam. Jako ciekawostkę właśnie z ostatnich dni dowiedziałem się, że z czego to nie można w Polsce robić? Że nie można gazu łupkowego chyba wydobywać czy czegoś takiego, ponieważ koszt jest za wysoki. Ja właśnie zawsze mi mówił, że w Polsce nie może być kopalni złota, bo nie stać na stato, żeby do każdego kilograma dopłacać, prawda? Więc ja się dopłacałem do każdego autobusu. Tak się wydaje pozornie, że zadają, jak powiem, tak przykład jeszcze na to rozumiem, że to wzorach akurat jest specjalny temat. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Mamy w Polsce ludzi urodzonych w roku parzystym i ludzi urodzonych w roku nieparzystym. I wszystkim ludziom urodzonym w roku parzystym dają przywilej. Będą mogli za darmo jeździć kolejami. A wszyscy urodzeni w roku nieparzystym będą mogli za darmo jeździć autobusami, PKS i wszystkim autobusem. Jest to oczywisty nonsens. Ludzie zaczęliby po pierwsze jeździć w kółko autobusami, bo akurat są urodzeni w roku nieparzystym, albo w kółko koleją zamiast prostym linii autobusem. Dojeżdżaliby do pracy nieraz nie 100 km, bo to jest za darmo, więc co nam szkodzi, prawda? Lokalizowaliby się z daleka od miejsc pracy, fałszowaliby legitymację, no cała kupa nieszczęść byłaby. Ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby powstał związek zawodowy urodzony w roku parzystym i związek zawodowy urodzony w roku nieparzystym, to obydwa związki, czyli cała Ludność Polska, broniłaby tego absurdalnego systemu. To czemu to jest za darmo, nie? A to, że podatek od tego dopłaca 2 razy tyle, to nikt tego nie zauważy. Pomyśl na taką sytuację. Oba te związki zawodowe broniły tego przywileju rękami i nogami, są nic innego nie miały do roboty. Także nie można, nie ma tego za darmo. Nie ma czego za darmo. Z tego się dopłaca, proszę zrozumieć, jeżeli ktoś przychodzi, jakikolwiek polityk i wam obieca, że da wam 100 zł, to jest tak jak, proszę Państwa, jak ja tu mam pieniądz i mówię, że daję wam reszkę. Otóż ja mówiąc, że daję wam reszkę, mówię, że daję wam orła. Nie da się robić inaczej. No? Otóż jeżeli polityk przychodzi i mówi, że da wam 100 zł, to on wam powiedział, że zabierze wam 140. Nie ma innej możliwości. Bo przecież ten urzędnik, który odbierze te pieniądze, kosztuje. Ten urzędnik, który będzie rozdawał te pieniądze, kosztuje. Więc za to, żeby wam dać 100, musi wam zabrać 140. Nie ma innej możliwości. Także każdego polityka, który do was przyjdzie i wam obieca, że wam da coś za darmo, to od razu kopa w tyłek i won. Jedynym efektem jest od biurokracji. Bardzo proszę jeszcze ktoś. Tu pan, proszę. Dzień dobry. Witam. Mam krótkie 3 pytania. Bo jeszcze wcześniej powiem, że jestem zwolennikiem seferyzmu oraz konserwatyzmu w ujęciu amerykańskim, żeby nie było, że jestem tak tutaj socjalistą. Tutaj były takie cięższe pytania troszkę. Ja powiem, mam ciężkie zapytanie, czy chcę ustawić poza zasięgiem tych cholernych rektorów. Ja wiem, że dobrze, jak jest przejrzystość w polityce, ale niekoniecznie musi się siłować. Mówi pan, że od 40 lat pan nie zmienił poglądów, tak? Nie, troszeczkę zmieniam, ewoluują i troszeczkę biorą. Ale ewoluują, to dobrze. Czyli pana teza wystawiona w 1991 w książce Nie tylko o Żydach, pisał pan tam, że nie wie pan, kiedy dogonimy poziom życia Szwecji, a kiedy rozwojem Koreę Południową, ale kiedy to nastąpi, to chciałby pan odpuścić obywateli i zbudować jakiś państwowy NASA, takie odpowiednik NASA u nas w Polsce, żeby wysyłać ludzi w kosmos, żeby było o czym... Ale to nie ma już państwowa NASA, tylko trzeba dać pieniądze prywatnym firmom, które zrobią to wiele. Nie, pan właśnie dokładnie mówił, że będzie to państwowe. No to specjalnie pan weźmie te podatki, żeby ludzie mieli mniej, to mogli się odpuścić. To będzie tam jak widzą. Ale być może chodziło mi o to, bo ja zmienię trochę może poglądy, jeżeli tak jest, ale mówiąc szczerze, chodziło pewno o to, że trzeba wydać jakieś pieniądze, bo trzeba ludziom troszeczkę, i to podtrzymuję do dzisiaj, że w miarę jak ludzie będą się bogacili,
Drugie państwo musi się bogacić, czyli trochę podnosić te podatki. I te pieniądze jakoś tam zużywać, bo inaczej nastąpi potrzebę demoralizacji. No, ale właśnie to jest tak, troszkę takie tak. Właśnie etatystyczne. Być może tak, oczywiście, że tak. Zgadzasz. Mówi pan, że jest hajekistą i friedmanistą, tak? Tak ogólnie pan mówi, jeśli chodzi o poglądy ekonomiczne. Czyli jest pan za, jak mówił Hayek w swojej konstytucji wolności, za regulacją rynkową, za zasiłkami, za płacą minimalną powyżej rynkowej, czy jak Friedman płacą, to w jakim sensie pan jest hajekistą, friedmanistą? Dlaczego nie pan jestem. Nie powiedział na przykład misji? Ja jestem, wie pan, zdecydowanie radykalnym tutaj człowiekiem. I pan pamięta, że Hayek pisał to w latach 50. w szczycie rządów lewicy. Socjalizm. Strasznie trudno było. On napisał wiekomonne dzieło, czyli poza prostu wolności on napisał przecież z Road to Serdom, prawda? Drogę do zniewolenia. To była fundamentalna książka, która się zmieniła mój pogląd, ale mimo wszystko w tamtych latach, nawet przez Sajk, która też troszkę socjalizował. Dzisiaj chyba możemy sobie pozwolić na większą... No, ale lepiej by to medialnie wyglądało, pan nie mówił, że Hayek jest, bo jednak Hayek to był taki właśnie socjaldemokratem, którzy tak mówią. Nie, przesadzam, to nie był nikt. Okej, i teraz troszkę uwaga taka techniczna do wykładu. Mówił pan, że Chiny mają wysokie PKB, a Niemcy niskie. No ale Chiny mają wysokie PKB przez banki inwestycyjne właśnie. Nawet czytałem niedawno o gazecie chińskiej, oczywiście przetłumaczono na angielski, nie z angielskiego. Pokazywali tam właśnie puste miasta wybudowane przez rząd chiński, puste lotniskowskie. Właśnie z tego się wzięło te wysokie PKB. Nie z tego, że ludzie są tam bogaci, bo PKB nie odzwierciedla jakoby bogactwa narodu, tylko właśnie pokazuje, kto ile wydaje. I rząd sztucznie zawyżał te PKB poprzez wydatki rządowe. No i dlaczego pan tak mówi właśnie, bo to troszkę takie niekonsekwentne moim zdaniem. Wzbogacenie się Chińczyków jest oczywiste, to nie ulega żadnej dyskusji. Kto był w Chinach, ten to widzi. Entuzjazm też jest entuzjazm. Natomiast faktem jest, że są jeszcze resztki, że tak powiem, ingerencji rządu w gospodarkę, są. I skutkiem tego są właśnie te czasami nietrafione inwestycje, prawda? I w tej chwili, powtarzam, rząd chiński miesięcy temu, trzy chyba, czy cztery, wpadł w panikę. Czemu spadło tempo wzrostu z 9 na 7,5 i wprowadził wokół Szanghaju strefę już całkiem dzikiego kapitalizmu i skasował podatki dla chyba 60 milionów przedsiębiorstw, nie wiem, co on tam zrobił. Tak może w drugą stronę kolejny ruch w stronę laissez-faireizmu. Natomiast rzeczywiście, wiecie pan, Guidon Zorman, taki nasz sympatyk z Francji, napisał książkę o Chinach. I on mówi w niej tak. Chinami rządzi partia komunistyczna. Jest to 25 milionów ludzi. Nie ma wśród nich ani jednego ekologa, ani jednej feministki, ani jednego postępowca. Jest tam 25 milionów drobnych przedsiębiorców, niestety przetykanych urzędnikami państwowymi, którzy czasami żądają jeszcze pieniędzy. I faktem jest, że resztki tego systemu w Chinach trwają, zwłaszcza na prowincji. Trwają, oczywiście, to jest prawda. Nie od razu Kraków zbudowano i rzeczywiście Chiny nie są dla mnie idealne. Żeby nie było zmian, nie uważam się za idealne. Tylko powiedzieć, że rozwijają się o wiele szybciej i tyle. No. Właśnie mi chodziło o to, żeby nie dawać tego PKB, panie Boże, siłą nabywcze pieniądze, to lepiej wyglądało. Bo te PKB ujemne może być dobre na państwo. Oczywiście, wie pan, PKB jest różnie liczone. Powiedzmy sobie jasno, że ma wszystkie wskaźniki, nie tylko w gospodarce. Oni mierzą tylko to, co mierzą, prawda? I trzeba zdać sobie sprawę, że mogę porównywać ze sobą, ale tylko te same wskaźniki na przestrzeni lat, prawda? I też trzeba wiedzieć, co one oznaczają. I pan ma rację, oczywiście. Jeżeli zrobimy, na przykład za rządów pani Thatcherowej w Wielkiej Brytanii, gdzie Wielka Brytania naprawdę szła w górę, bo widać, że szła w górę, ale PKB spadało. No właśnie, to właśnie. Bo jak się zamyka nierentowną fabrykę, to formalnie PKB spada, ale gospodarka zyskuje, prawda? Bo nie trzeba do tego dokładać. W związku z tym PKB nie jest idealnym wskaźnikiem i pan ma oczywiście absolutną rację. Bo pan twierdzi, że pan mówi do ludzi inteligentnych, więc nie musi pan używać takich przykładów. No ale to jest takie nietrafne. Muszę trochę upraszczać, wybaczę.
Nie prowadzę wykładu z ekonomii, tylko prowadzę wykład polityczny. Czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj widzę? Nie, ten chłopak. Wieczór, powtarza Pan cały czas, że polityka nie uznaje kompromisów. A w Pana wymarzonym modelu państwa wymienia Pan monarchię, ale Pan mówi, nie musi być monarchia, może być republika. Czy to jest pewnym rodzajem kompromis? Dziękuję. Kompromisów należy unikać, natomiast ideowych kompromisów. Ideologia naszej partii jest taka, że jeżeli nie możemy osiągnąć białego, to się możemy zgodzić na szare. Pod jednym warunkiem, że nikt nam nie każe mówić, że szare jest dobre. Mówimy, że no, wybieramy szare, no bo inaczej byłoby czarne, prawda, i trudno, ale nie nazywamy tego dobre. Ja nie nazwę republiki dobrą, bo ona jest gorsza niż monarchia, w sposób wyraźny. Ale na pewno lepsza jest republika niż demokracja, prawda? Żeby wyjaśnić, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę różnicy między republiką a demokracją. Te słowa funkcjonują prawie zamiennie w Polsce. Otóż republika to jest państwo prawa i bardzo często bywa tak, że prawo żąda czego innego niż chce większość. I wtedy w republice wykonuje się prawo, a w demokracji wykonuje się wolę większości. I to jest zasadnicza różnica między republiką a demokracją. Dam Państwu dwa przykłady, drastyczne zupełnie. Pierwszy przykład to jest sprawa Rodneya Kinga. Sprzed chyba już 20 lat w Ameryce, Los Angeles. Rodney King, ten taki dwumetrowy, potężny murzyn, jechał sobie na Harleyu i jak normalny człowiek przekraczał prędkość, dogoniło tam dwóch policjantów, mieli się zatrzymać, pogonili, dopadli i przyłożyli mu pałkami. On się zresztą śmiał trochę, bo to miał 2 metry facet, takie pyczysko zupełne, więc... A ktoś to nagrał na wideo. Wycięto fragmenty, z których on tam się z tego śmiał, z tym wszystko, puszczono i wtedy oburzona murzyńska społeczność w Los Angeles zażądała, żeby wypłacić mu 3,5 miliona dolarów odszkodowania, a tych policjantów posłać na 2 lata do kryminału. Bo jak nie, to spalą miasto. No ponieważ Ameryka jest demokracją od bardzo dawna, a nie republiką, wolę ludu spełnia. Teraz przykład odwrotny, bardzo drastyczny. Kiedy Rzym był jeszcze republiką, obowiązywało prawo, zresztą do końca Republiki Rzymskiej, że jeżeli niewolnik zamorduje swojego pana, to karze śmierci podlegają wszyscy niewolnicy będący w tym momencie w tym domu. Było to prawo bardzo drastyczne, ale dzięki niemu przez 300 lat nie było ani jednego przypadku, żeby niewolnik zamordował swojego pana. Prawo korzystne, prawda, z punktu widzenia. I zdarzyło się po tych 300 latach nieszczęście. Niepełnosprawny umysłowo, z których powiem, czyli po prostu wariowany niewolnik, troszkę tego, zabił swojego pana. I czas pecha, że w tym czasie w tym domu było ponad 200 niewolników. Kobiety i dzieci. I tych ludzi prowadzono na śmierć. Mieszkańcy Rzymu domagali się łaskawienia. Wykonano wyrok. Prawo musi być wykonane. Dura lex, sed lex. To jest republika, a nie demokracja. Panie prezesie, ja chciałem zapytać może taką przyziemną sprawę odnośnie wychowywania dzieci. Wspomniał Pan o tym, że to państwo przejęło jakby kontrolę nad wychowaniem naszych dzieci. Proszę mi powiedzieć, z punktu mojego widzenia jako 40-latka, co ma powiedzieć rodzic takiemu młodemu człowiekowi, 14-15-latkowi, który zachowuje się bardzo wulgarnie w stosunku do rodzica, mówiąc, spadaj, nic nie możesz zrobić, bo generalnie no, zgłoszę cię na policję, prawda? No nie. I opcja jest jeszcze tego typu, że zgłaszając na tą policję, podejmuje się w stosunku do rodzica interwencję. No nie, no przecież proszę pana, to ojciec straciłby cały autorytet, prawda? I tak właśnie się dzieje na dzień dzisiejszy. Oczywiście. W tej chwili w ogóle pojęcie głowy rodziny zostało zlikwidowane. Nie ma pojęcia głowy rodziny. I ten ojciec nie ma żadnych sposobów, żeby dać sobie radę z dzieckiem. Na przykład, powiedzmy, że facet ma 4 synów i jeden z nich zacznie śpać narkotyki. Przecież dawniej też były narkotyki, ale nie było narkomanii. Ponieważ rodzice mieli bardzo skuteczne sposoby. Można było sekcjonikowi sprać tyłek. Można by było zamknąć w domu na pół roku, żeby nie miał styczności z dealerami, prawda? Bo w zależności, jak sprawa była beznadziejna, można by było z domu wyrzucić.
żeby nie zaraził pozostałych dzieci. Teraz nie można nic z tych rzeczy zrobić. Ojciec rodziny jest bezradny, kompletny. No i dlatego szerzy się narkomanią. Powiem sobie jasno. Bo tyle. Przecież przed wojną też były narkotyki, naprawdę. Witkacy pisał na obrazach, prawda? Podpiewa się narkotyków świętego. Córka Przymczewskiego zmarła przecież z głodu kokainowego. Narkotyki naprawdę istniały. Ale nie było plagi narkomanii. Były to pojedyncze przypadki, prawda? Ktoś umarł, to umarł. No co, jednego idioty mniej. No tak. No pan, no trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak człowiek, że jak idiota umiera, to jest niekorzystne dla społeczeństwa, nie, niekorzystne. Albo się wierzy w selekcję naturalną, albo nie, prawda? Społeczeństwo się poprawia, jeżeli idiota umiera. Także jest nawet taka nagroda Darwina, wiecie, która jest przyznawana facetowi, który zejdzie z tego świata, zabierając swoją swoje geny w sposób możliwie głupi. Więc ja tam parę lat temu wystąpiłem o przyznanie nagrody Darwina facetowi z Siemianowic Śląskich. Był to zbierarz złomu, złomiarz, który znalazł jakąś opustoszałą fabrykę i w niej znalazł skarb przeciwwagę windy. Więc wszedł do szybu, wziął piłę do metalu i upił ją przeciwwagę. Niestety, nie przeżył tego eksperymentu, ale nagrody nie dostał. Bo nagroda Darwina jest tylko po śmierci przyznawana. Nagrody Darwina nie dostał, ponieważ miał po sobie dwoje dzieci. Nagroda Darwina się przyznaje tylko człowiekowi, który zabierze sobie całe swoje geny. Teraz czekamy z napięciem, co zrobią jego dzieci. Jak to rosną. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam do pana dwa szybkie pytania. Pierwsze to jest, czy... To jest pytanie czysto teoretyczne. Czy by była taka możliwość, nawiązałby pan współpracę polityczną z Wojciechem Sejerowskim i Mariuszem Max-Kolonko? Proszę pana, jestem w kontakcie z obydwoma panami. To oni się nie zajmują polityką niestety. Ale oczywiście mamy bardzo, bardzo wiele wspólnych. Nie wszystko oczywiście mamy wspólne, ale generalnie to są ludzie prawicy, prawda? Całkowicie. A drugie pytanie, bo tak już pan mówił o tym Europarlamencie, to zadam takie pytanko, tak? Już pan by się tam dostał, zmasakrowałby pan tych komuchów, czy nie? Proszę pana, są tacy panowie, jak Gottfried Blum, czy Nigel Farage. Ci ludzie mieli tam te pieniądze... Ale to będzie tam masakra, czy nie, no bo... Konkrety, nie? Tak, ci ludzie mieli poparcie na rzędu 5%, jak weszli do Parlamentu Europejskiego. Ponieważ masakrowali przez te 5 lat, to dzisiaj ich partia jest przed konserwatystami i przed liberystami w sondażach brytyjskich. Oczywiście będę robił to samo z prawdziwą przyjemnością. Po co ja tam jadę? Panie prezesie, dobry wieczór. Ja mam pytanko takie, bo ja troszkę chyba wcześniej się tam wychowywałem niż tutaj większość tych tutaj zebranych. W latach 80. wyklejanki robiłem do wiedzy o społeczeństwie, o tych wszystkich mordach, które teraz rządzą. A pan przez te wszystkie lata próbuje się dostać tam do władzy i panu to nie wychodzi. I teraz pytanko, czy ta ideologia partyjna, którą pan przedstawia i prowadzi, do ludzi nie dociera, czy gdzie tkwi problem? To się po prostu powoli przebija, kropla drąży skałę. Panie prezesie, to są lata, ja nie wiem, bo to, no tak, to są już 20 parę lat, jak to wszystko tak, trwa. Ale widzi pan, w tej chwili sondaże dają nam już ponad 5% ostatnio. Ja oceniam, że mamy 4,5% realnie. Co na przykład w tej chwili, zakładam, że 3% pójdzie do wyborów naszych wyborców, to przy frekwencji, która się zanosi na 24% według sondaży, to powinno dać 12,5% wyborów do Parlamentu Europejskiego, prawda? Oczywiście w Parlamencie Europejskim nic nie załatwimy, żeby nie było żadnych złudzeń, proszę Państwa. Pan profesor Jerzy Buzek był przewodniczący Parlamentu Europejskiego i oczywiście nic nie załatwił dla Polski. Nie dlatego, że jest uczeń, po prostu tam nie można nic załatwić dla Polski, to jest niemożliwe. Także jak przyjdzie jakiś polityk i wam powie, że coś dla Polski załatwi w Parlamencie Europejskim, to go wyśmiejcie. Prawda? Nic nie może załatwić. Zwłaszcza jak profesor Buzek powie, że coś załatwi. Co on załatwi? Jak był przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Nic nie załatwił, prawda? Bo nie mógł, nie mógł załatwić niczego. Nawet nie wypadałoby, gdyby mógł. Także
Natomiast co można zrobić? Można to wszystko przyjechać, demaskować, ale jak wiecie Państwo, od 1 stycznia ma jednak powstać prokuratura europejska. Do tej pory nie było. To prawda, złodziei, która rządzi Unią, bardzo starannie torpedowała próby powołania tej prokuratury. Jak oni ją powołają już 31 stycznia, to tam już są klienci, którzy tam już składają zamieszenia. Zrobimy niezłą szurumburą. Bo jak ja tutaj w Polsce złożyłem wniosek do prokuratury w sprawie tego globalnego cieplenia, to wiecie, co mi zrobili? Prokuratura Generalna też powinna tym zająć, przecież ta sprawa jest na wiele miliardów. Odesłała to do prokuratury apelacyjnej, ta odesłała do wojewódzkiej, wojewódzka do rejonowej, a rejonowa oczywiście powiedziała, że nie jest kompetentna, żeby tak wielkich spraw zajmować. To się nazywało za komuny spychotechnika. Nie, jak jest teraz nazwana, to wtedy była spychotechnika. No i tak dwa razy działa się tam w prokuraturze w ten sposób. A może tam będą nowi prokuratorzy, będą musieli się wykazać w pierwszych miesiącach, to może coś się uda zobaczyć. Także coś próbujemy tutaj ruszyć, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili Unia Europejska walczy z Węgrem. Otóż my walczymy z tą walką z Węgrem nie dlatego, żeby się przypodobać Nozakom, nie dlatego, żeby dbać o Węgiel, tylko dlatego, że walka z Węgrem jest inwestycją gospodarczą. I tyle. I tyle. Także macie Państwo gwarancję, że jeżeli my tam idziemy, to nie oszukujemy Was, że idziemy po to, żeby walczyć z Węgrem, a na Podlasie mówimy co innego, tylko po prostu dlatego, że taka jest nasza ideologia. Prawda? I akurat tak się składa, że interes Śląska jest tutaj zgodny z naszą ideologią. Prawda? I my robimy to, co wynika z naszych przekonań. Także możecie mieć gwarancję, że tutaj nie skrywimy ani na włos w tej sprawie. Czy to coś uda zrobić? W parlamencie nie, ale no, po znajomości trzeba załatwić czasami. Ja proszę Państwa, pamiętam jak byłem posłem, to przyjechała do mnie, to było 20 parę lat temu, nie? Przyjechała do mnie delegacja przemysłu sznurkowego. Przemysł sznurkowy, oni tam robili sznurki do stopy łzałek, tekturę falistą, takie różne rzeczy dziwne. No i tam za komuny tego sznurka do stopy łzałek nigdy nie było. No, ja pamiętam, jak to było, za komuny, to gdzieś tak pod koniec maja, prawda, zbierało się KC i zastanawiało, skąd kupić sznurek, i on sobie płynął 10 tysięcy do Brazylii po sznurek. Było pytanie, czy zdążą na żniwa, czy nie zdążą na żniwa. Natomiast jak tylko wpuszczono trochę wolnego rynku, to przemysł sznurkowy nagle zaczął wytwarzać potwornie się sznurkę, na zalewę całą Europę. No i komisja zabroniła sprzedaży w Europie, że to jest dumping socjalny, coś takiego. Przyszli do mnie delegaci przemysłu sznurkowego i poprosili o pomoc. Na co ja powiedziałem tak, są dwie możliwości. Pierwsza, pojedziemy razem na wasz koszt do Brukseli, tam zrobimy konferencję prasową, przyjdzie dwóch dziennikarzy, mają się dwa artykuły na ten temat i koniec. Druga możliwość, dam wam nazwisko, zbierzecie 150 tysięcy dolarów i wręczycie to facetowi i zakaz zniknie. Podziękowali, poszli, nigdy się więcej nie pojawili, po dwóch miesiącach zakaz zniknął. Niestety, to jest banda złodziei. Nie macie pojęcia, kto siedzi w tej Unii Europejskiej. To jest banda złodziei. Najgorsze jest to, że mamy pojęcie. No tak, właśnie się to dobrze. To proszę na nas głosować. Dobrze, proszę Państwa, kolejne pytanie. Ja chciałbym dopowiedzieć parę słów do Pan Prezesa odpowiedzi, które zadał Pan Szanowny Pan. Dlaczego przez te 20 parę lat, 30 od kiedy Pan Prezes działa na tej przestrzeni, dlaczego jeszcze nic się nie zmieniło? Pytanie odpowiedź jest dość prosta, ponieważ większość ludzi, którzy głosują, wychowali się za komuny i po prostu tęsknią za swoimi czasami, kiedy byli młodzi, uważają, że było lepiej i tak dalej. Poza tym ludzie wolą żyć byle jak, ale żyć i niestety boją się wielkich zmian. I co do mojego pytania, chciałbym wrócić trochę do czasów teraźniejszych i zapytać się, co będzie z Hitlerem i jego republikanami. Czy będzie Pan Prezes chciał z nimi współpracować, czy ta sprawa się jakkolwiek ruszyła z miejsca? Sprawa będzie rozstrzygnięta 10, takie było postanowienie już 10 dni temu. Moje nastawienie było najpierw lekko negatywne, teraz jest lekko pozytywne. Nastawienie Rady Głównej
było wtedy lekko negatywne, bo gdyby było lekko pozytywne, to byśmy to przegłosowali, prawda? Zobaczymy, co będzie. Pan Zipler poczynił pewne obietnice, prawda? Ja to przedstawię Radzie Głównej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A pan by radził co? Przyjąć go czy nie? Trochę mu nie ufa. No więc właśnie to jest ten problem. Chociaż Polsacie dość ostatnio razem tam na pana dobrze mówił, że tak było. No właśnie, więc... To jest dziwne. No tak, muszę się skupić na... Więc proszę Państwa, no... Chociaż z drugiej strony chcę przyciągnąć elektorat wolnościowy. No więc właśnie o to chodzi. My nie jesteśmy przekonani, jaki będzie... Nas nie interesuje pan Zipler w tym momencie. Nas interesuje, jak będzie oddźwięk wśród wyborców, prawda? Jedni twierdzą, że będzie dobry, drugi twierdzą, że będzie zły. Z jednej strony to jest jednak troszkę inny człowiek, to wzbogaca naszą paletę. Z drugiej strony powiedzenie, a to opieracie się na zgranych ludziach z polityki, prawda, nie jesteście tą świeżą panem. Nie jesteśmy przekonani, co w tej sprawie zrobić. Dziś od tego jaką decyzję Rada Główna podjęła. Dzień dobry. Ja mam pytanie o szkolnictwo. Czy w przypadku, gdyby dostał się pan do władzy, czy zlikwidował pan absolutnie wszystkie państwowe szkoły, czy jakiś jednak zostawił pan państwowe? Nie, no wszystkie. Proszę pana, jeżeli się coś robi, reformę, trzeba robić radykalnie. To jest takie złudzenie już parokrotnie, bo Bułka robił reformę, komisji liberalny, jak zrobił reformy. Otóż proszę wyobrazić, że ja jestem na stole operacyjnym, teraz są takie środki zdzierżające, że ja jestem przytomny, a tu tam coś robią. No. No i otwierają mi brzuszek i mówią, panie Mikke, ma pan raka. No możemy go wyciąć w całości, ale po co tak radykalnie? Pytniemy to. Pytniemy. Więc mamy połowę raka, prawda? I zobaczymy, co będzie za rok. Za rok będzie dwa razy tyle raka oczywiście, prawda? Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, że w Szkocji bardzo wiele kotów chodzi bez ogonów. Nie wiem, czy wiecie dlaczego. Tak, że jak się zamyka drzwi od chałupy, to żeby zimą, to żeby szybciej można było zamknąć, bo za kotem się później ucieka. Otóż bardziej humanitarnie jest obciąć kotów ogon w całości, niż obciąć taką plasterkę. Otóż my jesteśmy zwolennikami robienia, jak coś trzeba zrobić, to trzeba robić. Oczywiście są pewne rzeczy, których nie można zrobić błyskawicznie. Na pewno trudno, o ile można fabrykę śrubek przerobić na fabrykę butelek w ciągu godziny praktycznie, o tyle fabryki, no ja wiem, sadu śliwkowego na gruszkowe się nie przerobi w jeden dzień, prawda? Więc w pewnych dziedzinach przemysłu ciężkiego, rolnictwa będzie pewne kwestie przejściowe, ale generalnie rzecz biorąc, im szybciej się zrobi zmiany, tym lepiej. Zasada brzmi, jak w ciągu pierwszych 6 tygodni nie zrobisz reform zasadniczych, nie zrobisz ich nigdy. I my musimy zrobić radykalne reformy, takie, żeby przeskoczyć nowy układ stabilny. Żeby już nie było powrotu do tego starego, tylko żeby naturalna zaczęła być dobra z drugą stroną. Powstały mechanizmy, które spowodują, że ludzie będą szli w drugą stronę. Takie mechanizmy są istotne. Na przykład jeżeli, proszę Państwa, mamy Związek Zawodowy Szewców, no to on będzie dbał o to, żeby buty robić byle jak i byle i możliwie drogo. Prawda? Gdybyśmy utworzyli Związek Zawodowy Nosicieli Butów, to ten związek, potężny związek, bo to 38 milionów ludzi, domagałoby się, żeby buty były możliwie tanie i robione możliwie starami. No. Trzeba powołać Związek Zawodowy, kto noszą buty, a nie Związek Zawodowy Szewcy. I sprawę konsultować w Komisji Trójstronnej nie Związku Zawodowym Szewców, tylko ze Związkiem Zawodowym, kto noszą buty. No. Trzeba spodobać, trzeba zmienić optykę. Ludzie na przykład mi mówią, czemu pan nie zmieni sposobu mówienia? Pan ustrasza ludzi, pan mówi niezrozumiałe rosyjskie. Nie. Gdybym ja zaczął mówić językiem, ich językiem socjalistycznym, to ja może miał lepsze sukcesy, ale przegrał. Niestety ludzie muszą zacząć myśleć o nowym. Jeżeli przychodzi taki pan Tusk, prawda, i oznajmia, bo kiedyś był liberałem, prawda, i on oznajmia, że zrobiliśmy to i to, ale dzięki temu zyskaliśmy w budżecie 10 miliardów, to wyszkolony to za człowiek ma myśleć. Nie dość, że facet nam zrabiał, to jeszcze jesteśmy biedniejszym o 14 miliardów. No bo jeżeli on ma w budżecie miliard, to nam się zabrać miliard 400 milionów. Nie ma niemożliwości. Nie? Czyli per saldo Polska straciła 400 miliardów. Rozumiecie?
przykład, jeżeli dajemy 1000 zł na kulturę, to kultura straciła 400 zł. Nie zyskała. Nie zyskała, straciła. Przedtem ja miałem te 1000 zł, ja mogę za to kupić książkę, kupić obraz, pójść do teatru, pójść do kina. Jak dam 1000 zł na kulturę, to już nie pójdę do teatru, nie tego, tego. Natomiast 400 tego pójdzie na urzędników od kultury, a 600 pójdzie na artystów, którzy się podobają ministrowi kultury, a nie tych, którzy podobają mnie. Czyli kultura straciła, a nie zyskała. Mnie się mówi na przykład, że w Polsce jest Instytut Sztuki Filmowej i dzięki niemu powstają po polskie filmy. A ja się pytam, a kto daje pieniądze Hollywoodowi? Nikt. I dzięki temu filmy Hollywood są dobre, bo im nikt nic nie daje. Bo jeżeli nie ma dotacji, to reżyser musi robić film, który się podoba widzom. A jak są dotacje, to reżyser robi film, który się podoba temu, co daje dotacje. I to nie zawsze jest film, który się podoba widzom, prawda? Czasami się tak bywa, ale niekoniecznie. Nawet chcę Państwu przypomnieć historię jednego filmu hollywoodzkiego, który się okazał niewypałem, miał bardzo mało widzów. Film reżysera, bardzo znanego, którego bardzo lubię, tego Indiana Jonesa, czyli pana Stefana Spielberga. I Spielberg zrobił jeden film, który miał bardzo małą widownię, nazywał się Lista Schindlera. Dlaczego ten film był słaby? Bo on był dotowany. Pieniądze dała mu gmina żydowska. No, gminie żydowskiej film się podoba. Natomiast z tego wcale nie wynika, że się podoba wszystkim naokoło. No, taki jest mechanizm. Jak są dotacje, to film będzie się podobał temu, co daje dotacje, a nie wszystko. Także, proszę Państwa, trzeba przestać dawać pieniądze na kulturę, żeby ona odrodziła. Socjaliści, to jest dziwne, że socjaliści z jednej strony pokazują pieniądze, a z drugiej strony, jak coś dawała, to nic nie są dawać pieniądze. Otóż nadmiar pieniędzy szkodzi. Jeżeli na przykład mamy, załóżmy na taką sytuację, że żołd jest w stanie równowagi, czyli płacimy taki żołd, że mamy akurat tyle żołnierzy, ile potrzebujemy. Tak? No, teraz załóżmy, że zwiększymy, też załóżmy do uwzględnienia uwagi 3000, tak? No. Załóżmy, że podniesiemy do 3000 na 5. Co się stanie? Pogorszy się jakość żołnierzy. Do wojska będą szli nie ci, którzy najlepiej będą zabijać wroga, tylko ci, którzy będą zdawać 5000. Będą dawali łapówki komisarzy wyrobunkowi, żeby coś przyjęli się do wojska. Natychmiast przestaną iść do wojska miłośnicy zabijania, a zaczną iść do wojska miłośnicy pieniędzy. Pogorszy się jakość żołnierza, a nie polepszy. To jest paradoksalne, ale tak jest. Nic nie pomoże, jeżeli podniesiemy na przykład wymagania co do żołnierzy, bo oni przekupią. Oni wtedy przekupią tę komisję wyrobunkową. Nie pracujecie, bo tutaj banda idiotów tam z tym tego miśnika, prawda, który tam domagał się zwolnienia Tenkiewicza, ta sama banda idiotów teraz lewicowych domaga się, że da się żołnierze, żeby nie narażać żołnierzy, żeby nie zabrać ich z Afganistanu. A ci ludzie nie wiedzą, że żołnierze ma są łapówki, żeby się dostać do Afganistanu. To nie jest, oni są wysyłani wbrew własnej woli, tylko jadą tam z największą ochotą, żeby zarobić parę złotych. Także no, trzeba być realistą, a nie słuchać jakichś opiekumanistów. To jest ostatnie pytanie, bo już będę musiał więcej tyle lecieć. Panie prezesie, wyznaje pan zasadę, jak chcącemu nie dzieje się krzywda. Przyjmijmy teoretyczną taką akcję, że pan zaczyna rządzić, odcina pan socjale. Co pan powie samotnym matkom? Socjemu nie dzieje się krzywda? Oczywiście, że tak. Oczywiście socjemu nie dzieje się krzywda. Jak są oczywiście fundacje, są takie domy samotnych matek, prywatne fundacje. Jak ktoś chce je utrzymywać, to niech je utrzymuje. Z całą pewnością, natomiast to nie jest dla państwa. Jeżeli pan chce im pomagać, niech pani pomaga, bardzo proszę. Razem przyjąć jedną taką samą matkę. natomiast naprawdę, zasiłki dla samotnych matek mają jedną niebezpieczną cechę. Matka Czerowa je wstrzymała na przykład. One produkują samotne matki. Bo jak kobieta wie, samotne matki chcą pomoc, to ona wtedy idzie do łóżka z byle kim, prawda? Bo w razie czego dostanie zasiłek. Się rodzi cała masa dzieci,
samotnych matek. Trzeba myśleć nie tylko o tych samotnych matkach dzieci, które dzisiaj są z dzieckiem, ale trzeba myśleć o tym, żeby nie produkować nowych samotnych matek. I za siłę tutaj bardzo trzeba zacisnąć zęby, trudno powiedzieć, także... Oczywiście zawsze są fundacje, które pomagają i tak dalej, ale zawsze wiąże z pewnym poniżeniem, tak powinno być. Tak powinno być. Samotna matka musi wiedzieć, że ona no, jednak coś jest inne, jak tutaj pomaga, jej się nie należy. Jej się nie należy, tylko ktoś jej robi łaskę, ktoś najaumyślnie jej pomaga, na tym komuś winna jest wdzięczność, a nie, że jej się należy. Musimy skończyć zasadą, że czy komuś cokolwiek należy. Jak już mówiłem na początku, należy to się tylko psu zupa. Oczywiście z kobietami i dziećmi jest to trochę inaczej, nie? Ja wiem, że te feministki na mnie się rzucą, żeby działać z kobietami i dziećmi. Ale rzeczywiście tradycyjnie kobiety traktujemy znacznie bardziej ulgowo. Wspominam, że mężczyzna, jeżeli wziął pieniądze od kogoś, to był wyklinany towarzysko. Kobiecie wolno było przyjąć pieniądze. Zawsze. No. Także no, nasze europejskie obyczaje wyraźnie nie różnicują rolę mężczyzn i kobiet. Z całą pewnością. Także a zawsze jak się widzi, jak się opiekun się znajdzie, tam nie martwi. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję. Będę jeszcze podpisywał książki na zewnątrz przy tym. Zdjęcia ze mną można robić też na zewnątrz. Na zewnątrz autografów będę udzielał też na zewnątrz. Panie Damie, jeszcze coś? Tak, proszę podpisać deklaracje partyjne, podpisywać listę, która biegała tutaj. I w ogóle wiecie, ja podpisuję, wy podpisujecie i tak dalej. Dziękuję Państwu za uwagę.